Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, Dołącz i zostań naszym patronem. Cześć, Marku. Witam Cię, Michał. Jestem mega podekscytowany, dlatego że nasze spotkanie to taka może być profesjonalna, biznesowa rozmowa. Jesteś autorem ilu książek yy, z obszaru. Nie, nie wiem. Nie, biznesu. nie. Nigdy nie liczę i nie czytam też tych książek, więc nie wiem. Ale naprawdę jest ich dużo, nie? Tak teraz myślę, że to nie jest taka liczba 3-4, to raczej naście. No może. Yy, ponad. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Naprawdę to się nie pojawi. Nie kokietuję, nie wiem. W opisie. W opisie tego odcinka, w linku, uzupełnimy te informacje, chociaż rzadko spotykam autora, który nie pamięta, ile rzeczy zrobił, ile książek opublikował. Ja, to ja jeszcze, jeszcze podbiję, często to mówię. Moja Małgosia, czyli moja żona, mówi dla dobra naszego małżeństwa, nie czytam Twoich książek. Więc to bardzo ustawia fajnie mnie względem tego, co robię. Nie umiem tego skomentować. Pozwól, ja też że... tego nie komentuję. To pozwól, że krótko Ciebie przedstawię. Moim dzisiaj gościem i rozmówcą jest Marek Stączek. Jesteś konsultantem, jesteś trenerem biznesu. Pracujesz pomagając innym się rozwijać, czy to w obszarze kreatywności, czy zarządzania, czy przede wszystkim storytellingu i, i komunikowania. Tak jak powiedziałem, napisałeś całkiem sporo książek chyba te ze storytellingu, story teraz są takie najbardziej. Tak można powiedzieć, że teraz najbardziej chodzi o story. Tak, ale właśnie nie chcę powiedzieć chodzi o story, ale też to w sposób, w jaki piszesz, jest no, wyjątkowe. Do tego wrócimy, więc, więc jeszcze tam na czym ta wyjątkowość twojego działania będzie okazja, żeby porozmawiać. Ale my się znamy już ponad, grubo ponad 20 lat Dobra. i też no, dla mnie jesteś taką osobą, od której ja bardzo, bardzo dużo się nauczyłem, więc to też chcę Ciebie tak przedstawić. Jako człowieka, który gdy studiowałem w taki mentorski sposób, dużo dobrych rzeczy włożył w moje życie, w mój rozwój, w moje myślenie też o chrześcijaństwie, o Panu Bogu, o zaangażowaniu w Kościele, to te wszystkie takie duże i ważne rzeczy, w moje życie też jakoś powkładałeś, za co chcę Ci bardzo podziękować. Bardzo mi się rozpoczyna, dziękuję. <laughs> no dobra, no to przechodzimy teraz do. Czy czegoś brakuje w tym przedstawieniu? Czy coś powinienem dodać? Nie, w zasadzie od takiej strony zawodowej to już wszystko. <śmiech> <śmiech> Oczywiście w linku do, tego, do tej naszej rozmowy też będzie, w opisie tej naszej rozmowy będzie link do. do tego, czym się zajmujesz, co robisz, to prowadzisz też bloga, cały czas jesteś aktywny tak. też zawodowo. Także tutaj wszystkie te rzeczy postaramy się zlinkować, żeby, jak ktoś będzie zainteresowany i w trakcie tej naszej rozmowy padną rzeczy, o, muszę dowiedzieć się więcej, chciałbym coś doczytać, to będzie pełna informacja, Super. gdzie szukać rozwinięcia Dziękuję. tych naszych pogadów. Zajmowałeś się przez długi czas. Kreatywnością, innowacyjnością, pomaganiem dużym korporacjom w rozwoju w takich projektów, które miały na celu rozwój innowacyjności, czy to zespołów menedżerskich, czy, czy całych firm. No i to była taka duża, duża działalność. Napisałeś, od razu tak zacznę świetną książkę, która się rozeszła, nie wiem, w dwudziestu paru tysiącach egzemplarzy? Tak, krasnale myślę, że ponad 20 tysięcy. Ja pamiętam jeszcze jego pierwsze wydanie, Krasnali, ile to było lat temu? Znowu mnie <laughs> zaskakujesz, ale myślę, że to, to było pisane, tak się udało wstrzelić przed kryzysem w 2008 roku. Tak, tak. Z moich obliczeń też tak wynika, że to 13-14 lat temu mogło być, więc to by się zgadzało. A ja mam przy sobie tę książkę. Bardzo mi miło. Książka Krasnale. To od razu powiem w księgarni Sharon można ją kupić. I dlaczego wspominam o tej książce? Bo chcę porozmawiać chwilę o pandemii i takim kryzysie związanym z pandemią, a potem przejdziemy do tego, kto jest innowacyjny, kto jest twórczy. Opowieść w tej książce dotyczy takiej małej społeczności. Krasnali żyje sobie trzech głównych bohaterów. Mhm, zgadza się, nic się nie zmieniło. Jeszcze, że jedna pani. Kiedyś pamiętam po, w czasie warsztatu, powiedziała proszę pana, ta fabuła by była bardziej realistyczna, jakby jeszcze jeden stoczył się w alkoholizm. Więc, więc, <słuchaj> yy. Są możliwości. Tak. Natomiast jest głównych trzech bohaterów, którzy żyją w względnie stabilnym świecie. Te, w tym świecie za, następuje zawirowanie i oni przyjmują różne strategie wobec tej zmiany. Yy, czy pisząc tę książkę, to jest pytanie. W zasadzie czuję jego banał, więc aż głupio mi je zadać. Czy pisząc tę książkę, przewidziałeś takie zmiany, jakie wywołała pandemia? <grystanie> 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 więc, jak to powiedział klasik, przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości. Więc ja oczywiście nic, nic takiego nie przewidziałam, jak większość ludzi. Na, powiem więcej, że przypominam sobie. Spotkanie noworoczne, przełom 19-20 roku, i tak jakby ktoś. Czyli po... kilka miesięcy przed. Trzy miesiące przed. Uh -huh. I tam byliśmy, takie. To było spotkanie przyjacielskie, trzy pary. Jeżeli na to spotkanie by przyszedł ktoś i powiedział: Słuchajcie, za trzy miesiące, tutaj Wam tylko powiem, co się wydarzy. Na przykład żaden samolot nie będzie latał przed, nad Europą. Mistrzostwa Europy, które mają być Euro 2020, będzie rozegrane 2021, nie będzie olimpiady, ludzie przestaną chodzić do pracy, do szkoły, na ulicach to się w ogóle będą mijali, także nikt się nie będzie chciał dotknąć, a do bankomatu będzie kolejka. To takiego człowieka na pewno byśmy wyprosili albo skierowali już w odpowiednie miejsce. Więc to, co się wydarzyło, no było w zupełności zaskakujące. Powiedziałem na wstępie, że jesteś facetem, od którego się bardzo dużo uczyłem, uczę cały czas. I to jest właśnie taki przykład, jak można dobrze odpowiedzieć na banalne pytanie. Ba bardzo dziękuję. Ważne, żeby odpowiedź nie była banalna. Pytanie może być banalne. Tak, nie no. Pytanie było skiepszczone, ale odpowiedź była iście storytelerska. Dziękuję. <laughs> Powiedz mi, jak zmienił się Twój biznes? No bo to też jest akurat hmm. branża, kiedy ty konsultujesz, pomagasz rozwijać się, pracujesz dla dużych korporacji, dla największych graczy, którzy tworzą hmm. tą przestrzeń biznesową. Jak zmienił się twój biznes? No bo to też on w dużej mierze polegał jednak na, na, na spotkaniach z menedżerami, hmm. stop menedżerami, z zespołami menedżerskimi. Hmm. Wiesz co, odwołam się jeszcze na moment do Krasnali, żeby coś jeszcze pokazać, hmm. jak, jak ja niektóre rzeczy musiałem odszczekać. Po mm -hmm. napisaniu tych krasnali w związku z kryzysem 2020 rok, dlatego, że jeżeli ktoś tak dokładnie by się przyjrzał, w jaki sposób zbudowana jest cała historia, to ja pierwsza część tej historii, która traktuje o poruszaniu się w zmiennej rzeczywistości, to ja zaszyłem tam prostą taką krzywą funkcjonowania w zmianie profesora Adamsa. Tak, mhm. Gdzie tak naprawdę jest kilka etapów, machnę tutaj, mamy oś czasu, prawda? tutaj byśmy sobie patrzyli na emocje pozytywne i negatywne i tak naprawdę jest siedem faz przechodzenia przez zmianę, czyli jest stabilizacja, czyli względna Względna przewidywalność, wiemy, co się wydarzy. Potem drugi etap nadchodzi zmiana, jeszcze tego do końca nie jesteśmy w stanie zarejestrować. Wchodzimy w kryzys. Tutaj już buczymy w poduchę. Potem jest trzecia faza wejścia w żałobę, gdzie próbujemy się emocjonalnie pogodzić z tym, co się wydarzyło. Wreszcie jest badanie nowej rzeczywistości. Przepraszam? Nie szkodzi. To, to, to jest w ogóle. To idzie na żywo. temat, tak. Znalezienie rozwiązania, prawda, jest ten taki pik wysoki, uh -huh. i potem jest wchłonięcie zmiany. I to, co ja zauważyłem przed kryzysem, to my uczyliśmy ludzi, jak szybko zdestabilizować stabilne warunki i pchnąć ich w poszukiwanie rozwiązań. Tak, jakbyśmy pomijali ten etap kryzysu. Uh -huh. Czyli. Tak naprawdę, jeżeli nas korporacje zatrudniały, no to zatrudniały nas po to, żeby pokazać, musimy zdestabilizować status quo i szybko przejść w znalezienie nowych rozwiązań. Natomiast i e, kryzys w tej sytuacji był pojmowany czysto adaptacyjnie, w tym sensie, że kryzys służył, jakby można było powiedzieć, tak jak powiedział o Jack Welsh, prawda? jeżeli przychodzi kryzys, to gdy woda opada. Od razu widać, kto pływał bez majtek, prawda? Czyli kryzys miał zawsze taką wartość diagnostyczną, pokazywał, jakie rzeczy należy zweryfikować, gdzie są zachowania nieadaptacyjne, gdzie mamy jakieś sposoby myślenia, które nie przystają do realiów. Kryzys wypychał ku rozwojowi. Natomiast tutaj przyszedł kryzys, który po pierwsze był bardzo głęboki, po drugie, jakby to powiedzieć, w fabule krasnali. Im się należało, prawda? Bo to była taka społeczność, która pielęgnowała, zachowała. Taka bardzo stagnacyjna grupa ludzi, prawda? Krasnali mhm. w tym momencie. I oni oberwali, prawda? I ktoś, kto czyta tą książkę, sobie myśli, im się należało. Jest pytanie: 2020 rok, komu się należało? Mhm. Czyli. To mnie zmusiło w ogóle do zastanowienia się nad tym, co tam zostało napisane i zweryfikowania trochę poglądów. Nie? No właśnie, bo to tak, no, to, to jest ciekawe, co mówisz, bo łatwo o takie obwinianie, poczucie winy. Nie? Nie, mm -hmm. Albo jako firma jesteśmy nieprzygotowani, mm -hmm. albo jak to w tym cytacie czekał Elsza, jesteśmy bez majtek. No, kto jest winny za to, że wchodzi do basenu bez majtek? Woda opada i, i pokazuje nam nasze zaniedbania. Ale czasami, no właśnie w też w takim indywidualnym spojrzeniu, nie, nie możemy powiedzieć, no jestem nieprzygotowany na kryzys i sam jestem sobie winien. Tak. Ten kryzys w społecznym wymiarze zdejmuje z nas to piętno diagnostyczne, że tylko odsłaniamy informację, kto tak, za, 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 się nie zabezpieczył. Tak, za, za, tutaj nie ma tego elementu, czyli jakby to jeszcze zobrazować takim bardzo prostym… Taką sytuacją, którą moglibyśmy zaaranżować. Nie wiem, mamy spotkanie, nie wiem, 20 lat po maturze, prawda? i w którymś momencie ty masz tylko w kieszeni 10 zł, i nagle jak wstaje przewodniczący klasy i mówi: Słuchajcie, Bogdan, bo chciałem Wam powiedzieć coś o Bogdanie, Bogdan zachorował tam na nowotwór. W tym czasie, gdy się o tym wszystkim dowiedziała jego żona, opuściła go razem z, z, z ich dziećmi, stracił pracę, jest teraz w jakimś takim przytułku. I mhm. jest Robert. Robert był w dużej agencji reklamowej, zaczął dawać sobie w żyłę, gdy to żona zobaczyła, odszedł, odeszła od niego, stracił pracę, jest też w tym przytułku. Komu dasz, i tutaj wędruje koszyczek, komu dasz tą dychę? No wszyscy się skłaniają ku pierwszemu, bo on jest jakbyśmy powiedzieli autorem kryzysu w którym się znalazł, a tamten yy, drugi, prawda? Mm -hmm. A tamten stał się bardziej ofiarą wpadł w to wszystko w sposób niezawiniony. I można by było powiedzieć, że ten 2020 rok no to to jest taka sytuacja, że jeżeli nie myślimy w takich kategoriach bardzo jakbyśmy to powiedzieli globalnych, no to kto za to ponosi odpowiedzialność, tak? Więc yy, no, mnie to zmusiło do przemyślenia konceptu, który jest zaszyty w kresnalach. Tak, natomiast, no dobrze, to teraz, a umiemy to jakoś przenieść, to, to, to myślenie, które dotyczy no jednak społeczeństw albo społeczeństwa, mhm. no bo wtedy ten kryzys jest falą, a w basenie jest kilka osób, na taką indywidualną biografię, chociażby jak w tym przykładzie z Robertem, mhm że czasami myślimy sobie, jesteśmy ofiarami tego, że jesteśmy niezaradni, słabi, albo w świecie, w którym żyjemy, który trochę fetyszyzuje zmianę, idealizuje, czy innowacyjność, czy twórczość. Na ile to jest powiedzenie, jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie radzimy sobie i już nie mówię z kryzysem, ale ze skomplikowaniem i złożeniem świata wokół mm -hmm. nas. Bo to nie musi być kryzys, żeby odsłonił, że tak. jesteśmy bez majtek. Mm -hmm. Wiele z nas czuje się bez tych przysłowiowych majtek, w takiej codzienności jak ona jest. Więc ja, to, co powiedziałeś, fetysz, zmiana jako fetysz, to znaczy, że całkiem niedawno rozmawiałem ze znajomym, który przeszedł do, wcześniej pracował w bardzo stabilnej organizacji, przeszedł do takich startupowych firm, i w którymś momencie żachnął się, że nie lubi zmiany i zobaczył reakcję ludzi, którzy. Zmianę, przynajmniej na poziomie takim oficjalnym, oni uwielbiają zmianę. Ja pamiętam, jak wchodziłem w środowisko biznesowe i tam mi ktoś powiedział, Marek, zmiana równa się szansa. Ja nigdy nie widziałem tego równania. Mi się to równanie nie składało. Zawsze zmianę traktowałem jako jakieś tam perturbacje, coś trzeba będzie włożyć energię. Nie pojmowałem tego w taki sposób. I może z czasem nauczyłem się bardzo wolno takiego stylu myślenia. Natomiast, i tu nie wiem, czy sobie przypominasz, jak prowadziliśmy w oparciu o krasnale warsztaty, to ja kiedyś zaproponowałem taki myk intelektualny. To znaczy, jeżeli moglibyśmy ułożyć reguły, wedle których chodzi cała rzeczywistość, i mielibyśmy ułożyć proporcje zmiana i stabilność to ja pamiętam co ja powiedziałem i nie wiem czy pamiętasz co ty powiedziałeś. Aż ale, się boję, ale... No właśnie. więc ja już ci powiem tak, bo, to, bo to, że bo to dla... razem. Tak. dla mnie to było ciekawe bo ja wtedy powiedziałem ja jeżeli miałbym konstruować taki świat to 80% to byłaby stabilność 20 zmiana a ty powiedziałeś a ja odwrotnie tak to pamiętam Innymi słowy, ja i ty mamy inne zapotrzebowanie na, tak byśmy powiedzieli technicznym językiem, stymulację. W sensie, że ty potrzebujesz więcej bodźców niż ja. Ja, jak idziemy na przykład na jakiś tam rodzinny lunch, zamawiam tą samą pizzę. Werka pyta, dlaczego tą samą? Ja mówię, bo mi smakuje i nie ma co ryzykować. prawda? Więc ja jestem tego typu człowiekiem, który musiał powoli uczyć się. Takiego stylu myślenia i pewnie sobie jakoś to przyswoiłem, ale z akcentem na jakość. Prawda? Nie, jest, nie jestem rozegzaltowanym, prawda? Mm -hmm. Takim z, y, człowiekiem, który mówi, no zmiana to jest coś fantastycznego. Dla mnie nie. Rozumiem. No, no rzeczywiście, to pamiętam, pamiętam i tamtą historię. Y, I rzeczywiście tak jest. Dzisiaj byliśmy y, byłem na lunchu i patrząc w kartę, y, nie szukałem rzeczy, których znam. Przeciwnie, osobie, która była gospodarzem tego spotkania, mówię, to zaproponuj coś, bo ja chcę spróbować czegoś nowego. No. Byliśmy w nowym miejscu i chciałem spróbować, więc to dotyczy jadło spisu, życia no to jest tak na i prawdę... indywidualnych tak, to... pr... Sposobów, w jakich percepujemy rzeczywistość. Ja rzeczywiście czuję się zaniepokojony, kiedy pojawia się zbyt długotrwała stabilizacja. Zmiany no. mnie bodźcują. To ja bym powiedział tak, i to się będzie przekładało na różne. Tak, i ja bym ja bym mógł powiedzieć tak, i może między innymi dlatego, że, jakby to powiedzieć, rozdrapywałem ranę, byłem w stanie, jakby to powiedzieć, dobrze wyłuskać całe DNA. W tym sensie, że przyglądając się temu, jakby to powiedzieć, na, na własnej skórze. Byłem w stanie zidentyfikować wiele mechanizmów, które potem zostały pozaszywane w warsztaty czy w tą treść szkoleniową. Czy każdy człowiek może tak odnaleźć się w tak szybko zmieniającym się świecie i czuć bezpiecznie? Nie, nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie mam jakiejś takiej wiedzy pod tytułem, jakieś badania, które były robione. Powiedziałbym tak intuicyjnie, że część osób, i to widać na zewnątrz, jest po prostu, mówiąc tak, bardzo brutalnie wypluwana. W mm -hmm. tym sensie, że nie są w stanie nadążyć na po prostu zmiany, tempo zmian prawda, jest tak duże, że nie nadążają. Prawda? I albo się zamykają w jakieś takie mniejsze systemy i tam budują sobie jakąś stabilność, albo po prostu wchodzą w rzeczywistość taką zupełnie alternatywną, tak? Mhm. No. Czyli nie, nie, niestety nie, nie wszyscy. Ale to nie jest jakoś tam odkrywcze, bo za, zawsze tak było, nie? Zawsze tak było, że w społeczeństwach byli ludzie, którzy, dajmy na to, nie wiem, pili. Prawda? W każdym społeczeństwie znajdujemy takich ludzi, a to są osoby, które nie, podna, nie potrafią odnaleźć się w systemie, prawda? jakikolwiek mhm. on by był. A tutaj, jeżeli ten system, jakby to powiedzieć, został bardzo mocno podkręcony, w sensie y, różnica między wczoraj a dziś jest tak duża, dawniej tego nie było, prawda? Wczoraj i dziś było prawie tożsame. Prawda? Natomiast y, u nas jest duża różnica, więc y, wielu osobom trudno jest odnaleźć się i wtedy. Ważnym jest coś, co na przykład mi bardzo pomogło, w sensie koncentrowania się na rzeczach, na które mam wpływ, w sensie poszukiwania elementów, na które ja mogę oddziaływać i szukania najlepszych rozwiązań w tych polach. Prawda? I to, jakby to powiedzieć, bardzo budzi, buduje ci system funkcjonowania, w sensie szybko identyfikujesz, co od Ciebie zależy, co należy odsunąć, a potem w obszarze, który na które możesz wpływać, szukasz najlepszego rozwiązania. Czyli to jest między innymi idea, którą uczyliśmy wspólnie na, na warsztatach dotyczących te, tego właśnie kreatywnego myślenia. Nie jest to tak, że ta idea właśnie koncentrowania się na tym, na czym mam, na co mogę wpływać, i odcinania tego, co jest poza moim wpływem zacieśnia moje horyzonty, mój punkt widzenia, że niektórymi rzeczami po prostu interesuje się tylko dlatego, że są interesujące. Nie mam na nie żadnego wpływu. Mm -hmm. Natomiast e... zostawiam masę w nich energii, bo są moją, nie wiem, pasją, na przykład zgłębianie historii, nie wiem, początków życia elemickiego w III czwartym wieku mm -hmm. i i nie ma z tego żadnego korzyści, bo nie jestem historykiem, który zawodowo się tym zajmuje i zbiera punkty w publikacjach i robi karierę, itd. Tak, tak, tak pytam, no, czy to jasne. nie zawęża horyzontów ta, taka linia demarkacyjna między wpływem a zainteresowaniem? To wiesz, to sp spróbuję na to tak odpowiedzieć na razie roboczo, bo z jednej strony pytanie do Ciebie: jeżeli e, widziałbyś, że straciłeś pracę, mhm. I Twoja rodzina nie ma z czego żyć, czy dalej z taką pasją oddawałbyś się studiowaniu, nie wiem, eremickich ruchów na przestrzeni, nie wiem, trzech, czterech stuleci? No chyba nie. Mhm. Więc ja te, nie robię tego podchwytliwie, tylko pokazuję Nie, ja tak. Dlatego lubię Tobie zadawać pytania, no. bo one pomagają zobaczyć rzeczy z innej perspektywy. Także to... ja, ja bym odpowiedział w taki sposób na to, że my musimy to znaczy, ja przynajmniej to może powiem tak. Ja staram się uprawiać ten styl myślenia, o którym właśnie powiedziałem, jeżeli chodzi o życie zawodowe czy prywatne, w tym sensie, żeby o niektóre rzeczy zadbać, prawda? Mhm. czyli na przykład rzeczy związane z rozwojem na przykład mojego biznesu. Mhm. Natomiast mam mnóstwo rzeczy, które są tematów, które mnie pasjonują, i to są rzeczy, których ja nie monetyzuję. W tym mhm. sensie, że ja tam łapię oddech. Natomiast jeżeli no to tutaj będziemy mówili o takim jakby to powiedzieć jakiejś mądrości życiowej, że trzeba uczyć się łączyć tego typu tematy, mm. tak? Znam wiele osób, które nie odnalazły się w realiach, a oddryfowały w świat na razie go tak nazwę wirtualny, w tym sensie, że oni się czymś pasjonują, oni tam są bohaterami, to są ludzie, którzy jakby to powiedzieć nigdy nie zagrali Żadnego meczu, ale są ekspertami i wiedzą, jak to robić lepiej, prawda? I oni tam się realizują, ale koniec końców, jeżeli zaniedbują tu i teraz w stosunku do siebie, w stosunku do swoich bliskich, jakoś to jest kiepskie. Natomiast można było powiedzieć, że jest druga skrajność, to znaczy ci, którzy tylko i wyłącznie uwijają się w tu i teraz i są tacy skoncentrowani na no nie wiem, na tej takiej efektywności i tak dalej, a nie poszerzają horyzontów, też to budzi jakieś politowanie, czyli sztuka jakiegoś zachowywania umiaru, prawda? Nie mówię, że ja to potrafię, ale tak jak tutaj sobie rozmawiamy, to myślę, że to ma sens. To jest niezwykle praktyczne i rozwojowe. Takie mam wrażenie, nie? że łapanie tej równowagi no tak, to znaczy, wiesz, wraz, wraz z tym, jak się żyje, jak się obserwuje na przykład, nie wiem, otoczenie, w sensie losy Twoich bliskich, znajomych, przyjaciół, to strasznie to jest duży, jakby to powiedzieć, materiał do przemyślenia. Gdy wertujesz swoje życie i, i też stara się zachować jakąś taką równowagę, no to, to ci podsuwa. Jakby to powiedzieć, materiał do, do przemyślenia, w tym sensie, że to, ja często to podkreślam podczas warsztatów, że jeżeli nauczymy się takiej samodzielności w, w myśleniu, to to będzie nam bardzo fajnie owocowało w wielu dziedzinach. Podam Ci taki przykład. Często jak prowadzę warsztaty z wystąpień publicznych, to mówię. O, o moim spotkaniu, z tym z, z, z Ghostwriterem Donalda Trumpa. Mm -hmm. I ludzie wtedy bardzo chętnie zaczynają słuchać, jak to człowiek, który pisze wystąpienia Trumpowi, ze mną się spotkał. A ja w którymś momencie doprowadzałem ich do punktu, gdzie mówię: nie było żadnego spotkania. Nawet mogę podkręcić i powiedzieć, że Trump <laughs> przyszedł i był bardzo stremowany i pokazuje nie. Ja analizowałem mowę Trumpa. Mm -hmm. prawda? I pokazuje, to było. Jeżeli, to teraz nie wchodzę w tłumaczenie. To było metaforyczne spotkanie. Tak, tak ale wiesz, coś chcę mm -hmm. wyłuskać. Chcę wyłuskać tyle, że jeżeli czy, czy, przy, trzymam się tego przykładu Trumpa i tej mowy, którą on wygłosił, jak był w Polsce, to była, jak ludzie potem analizowali to eksperci w mediach, to była jedna z najlepszych mów amerykańskich prezydentów w Polsce. Mm -hmm. Niezależnie od tego, co sądzimy o Trumpie. I teraz. Ja patrzyłem, jak to było omawiane. No to były zachwyt, achy, ochy, ale nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś zacznie wertować, w sensie, jak to zostało zrobione, dlaczego tutaj jest użyty taki, a nie inny sposób, a tu jest metafora, a tu cokolwiek innego, nagle możesz uczyć się, nie wyjeżdżając za ocean od Ghostwritera, Donalda Trumpa, czy tam Clintona, czy tam kogokolwiek innego. Czyli takie próba uczenia się samodzielnego myślenia zawsze robi dobrze na głowę. Mhm. Słuchając tego może mieć wrażenie, że ciągle jesteś tak bardzo świadomy tego, czego się uczysz i tak rzeczywistość percypujesz mhm. nieprzypadkowo, ale bardzo świadomie. Nie, nie wszystko, ale na przykład. Yy... No bo większość z nas przesłuchała tej mowy Trumpa. I no tak, tylko że nawet ja ci z tym... nas, którzy zawodowo się interesują yy, mm -hmm. mówieniem, albo ich życie związane jest z tym, że występują na forum. Mm -hmm. Czy to są nauczyciele, urzędnicy i tak dalej, i tak dalej. Tylko widzisz, Michał, no ja jestem w takiej sytuacji, że ja jestem na, yy, na rynku, na którym jest bardzo duża konkurencja. Czy mm -hmm. mi się podoba to, czy nie. I ja tam muszę cały czas proponować jakieś no, nowe rzeczy, prawda? Czyli to jest jedna rzecz, która wymusza na mnie. I to bym powiedział na razie tak paradoksalnie coś, co jest, no nikt nie lubi być przymuszany, ale ja często mówię, jak o czymś dyskutujemy, całe szczęście, że nie mam wyboru. Naprawdę, całe szczęście, że nie mam wyboru, muszę się za to zabrać. I wiele. Sytuacji w życiu znajduję, gdzie na przykład znajduję jakąś regułę, jakieś prawidło, gdzie jestem popychany w jedną stronę i nie mam wyboru, i to mi dobrze robi na głowę. Na przykład, kilka ilustracji. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Jaka piękna perspektywa. Jest tylko jedna kobieta, kropka, moja mm -hmm. żona. Jak mi to ułatwia życie? I w wielu miejscach, na przykład, to, co mówię. Daj mi na to, jeżeli chodzi o życie zawodowe, muszę się rozwijać albo muszę tworzyć ciekawe, dobre rzeczy. Kropka. I to jest na razie ta taka, mógłbym powiedzieć, negatywne ujęcie. A pozytywne jest takie, że całkiem niedawno miałem takie spotkanie, z, też taka rozmowa podcastowa, i pani chciała mnie zapytać o to, przesłała mi pytania, dlaczego. Jak to jest, że ma taką utrzymuje pasję? No, Ja początkowo, jak tam sobie notowałem jakieś rzeczy, które chciałbym powiedzieć, to zauważyłem, że idę w stronę takich e, jakiś takich sloganów. A w którymś momencie zadałem sobie pytanie, no dobrze, a dlaczego u mnie tak jest? I nagle odkryłem, bo to mnie interesuje. To mhm. mnie interesuje. I rzeczywiście, jeżeli zajmuję się tematem, który mnie cały czas. Jakby to powiedzieć pociąga, czyli jak będziemy mówili o kreatywności, to te, jedna z ważniejszych, takich, ważniejszych komponentów to jest, byśmy powiedzieli, taka ciekawość poznawcza. W sensie ktoś zadaje sobie pytania, nie zadowala się łatwymi odpowiedziami, jest zdolny do tego, żeby w dłuższym czasie mozolnie grzebać w materiale, czyli jest taki poznawczo ciekawy, no to. I ja coś takiego wiem, że rozwijałem w sobie i to lubię po prostu, tak? Więc to mnie nakręca i tak jak mówiłeś o tym o, o mowie Trumpa, no to było coś takiego, co, to było dla mnie fascynujące odkrywanie tego, tak? I no to mi dużo wnosi, to mi dużo wnosi. Wiesz, co, jeszcze tak zrobimy, bo powiedziałeś coś niezwykle ciekawego, a potem już poszliśmy troszkę dalej, a ja chcę wrócić mm -hmm. do kawałka, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, ja muszę. I tak kilka razy pojawiło się to słowo muszę, przymus. Pracuję na rynku, na którym jest duża konkurencja, więc ja cały czas muszę, i to można by było tak słuchając ciebie, żeby było jasne. Ja podziwiam, Marek, Twoją dyscyplinę, Twój sposób pracy, pracy nad sobą i teraz. Aż by chciało się tak powiedzieć, super, mnie to nie dotyczy, bo Marek musi. Ja w takiej branży nie pracuję, nie ma takiego pośpiechu, ale wiem, że ten przymus nie jest zewnętrzny, że to tylko tak mówisz i sprawia wrażenie takiego. No nie chcę powiedzieć, że kokietujesz, ja muszę, nie mam wyboru, o, też użyłeś takiego sformułowania, ale tak naprawdę to jest w tobie, a nie na zewnątrz. To nie jest przymus zewnętrzny. Tylko jesteś niezwykle mm -hmm. wewnątrzsterownym człowiekiem. Nie? Takim, że ten przymus jest, ja muszę, nie mam wyboru. Mm -hmm. Można by było, o, ja słuchając tego podcastu, pomyślałbym sobie, no tak, on musi, ma przerąbane, ja nie muszę, mogę odpocząć. Mm -hmm. A ja właśnie chcę spytać, nie, nie, chcę da, nie chcę dać się nabrać na to, muszę, że ono jest z zewnątrz, mm -hmm. bo znając siebie tyle lat, wiem, że ono jest w tobie, to jest wiesz, twój charakter, więc skąd bierzesz siłę do tego, ja muszę? Powiedziałeś no, już, bo potem, da dalej rozwijając, powiedziałeś to, bo mnie to ciekawi. Mm -hmm. Natomiast ja bym żebyś to rozwinął, bo to mi się wydaje, wiesz, to jest coś, co ja oglądam w Tobie z taką wielką mm -hmm. inspiracją, myślę sobie, wow, nie? Podziwiam to, jak jesteś wewnątrz sterowny, jak wiele w sobie znajdujesz siły i determinacji, żeby w ten sposób się rozwijać. Mm -hmm. No to dobrze, to może to zilustruję na przykładzie, mm -hmm. tak? E Jakiś czas, to chyba był 2003 rok, wtedy napisałem taką książkę do wystąpień publicznych. Mhm. I tam w tej książce, w, w rozdziale Techniki Retoryczne, na jednej półeczce, obok tam metafory, łańcucha, cytatu i tak dalej, była narracja. Mhm. No, I wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to ma taki potencjał. I szkoliliśmy z wystąpień publicznych. I potem nagle, jak yy, analizowałem lepsze wystąpienia, lepsze prezentacje, to tam były fragmenty, które mnie szczególnie interesowały, i co ważniejsze, jak patrzyłem, szczególnie interesowały publiczność. Więc zacząłem się zastanawiać, co to jest. No i trafiłem na story, mhm. czyli obserwując, jakby to powiedzieć, realia. No i potem trzeba było zastanowić się nad tym, no dobrze, ale dlaczego to story tak działa? Więc. Mimowolnie wskoczyłem w obszar pod tytułem Psychologia Narracji, tak? Mhm. Czyli dlaczego historia oddziaływuje na ludzi? Czyli to był pierwszy rozdział. Drugi rozdział, no dobrze, ale, ale jak zbudować dobrą historię? No i wtedy znowu musisz się zmurzyć, żeby zastanowić się, czy pomysły, które są teraz na rynku, prawda, podróż, bohatera i tak dalej, czy one się sprawdzają, czy nie. A może wtedy trzeba wymyśleć coś własnego. No więc. Już w tym momencie odkrywasz, dlaczego to działa, znalazłeś sobie sposób, jak to robić, no i ruszasz do ludzi z tym. Prawda? I nagle podczas warsztatów okazuje się, że oni opowiadają bardzo ciekawe historie. Więc myślisz sobie, a może z tych historii, może warto by było zrobić książkę. To, to dobrze, to gadasz z nimi. Prawda? I oni nagle ci mówią, o jesteśmy bardzo zainteresowani, no to robimy książkę i audiobook, prawda? I no i wypuszczamy na rynek taką książkę, gdzie oni opowiadają historię, a ja je komentuję. A potem nagle prowadzisz inne warsztaty, i na przykład teraz to, co wyjdzie, taka książka, e, historię w, w agencji reklamowej Hawas, które mi opowiedzieli. I to będą historie o kreatywnym myśleniu, ale w konwencji storytellingowej, czyli ja pokazuję to, co ty pytałeś, o co pytałeś, jak to jest, tak się wkręcać w temat. Prawda? To mhm. jest tak, że z jednej strony musisz coś samodzielnie odkryć, potem wchodzisz w interakcję z ludźmi, oni to komentują, analizują, a potem to już no, przepraszam, że użyję tego słowa wystawiasz na rynek prawda? Mhm. i tam na rynku coś się z tym dzieje i zaczynasz to doskonalić i szukasz sposobów, gdzie można by było to jeszcze wykorzystać. I nagle się okazuje, że zastosowań jest bardzo wiele, bo na przykład pracujemy w jakiejś organizacji i razem z nimi robimy audiobook i oni potem ten audiobook rozdają swoim klientom. Czyli to co na początku się było takim pamiętam, jak uczyliśmy kreatywności, tutaj dawaliśmy taki cytat Juliana Tuwima, który mówi, jak ktoś go zapytał o to jak powstaje wiersz, on mówi: "Na początku są takie rodniki" A potem w miarę upływu czasu i wkładania energii to się zaczyna rozwijać. Tak? To ja tutaj pokazałem, jakby to powiedzieć, taki proces, który wydarzył się a propos storytellingu na przestrzeni może 12 lat, prawda? gdzie potem pojawiły się jakieś dwie książki, nawet chyba cztery, audiobooki i dalej, i A wszystko narodziło się, z, bym powiedział, z podglądactwa. Prawda? Zaczynasz podglądać życie. No i tak. No, tak powiem Ci, że wiesz, mam wielki szacunek, ale ciągle to takie pytanie, skąd tyle wewnętrznej siły, pasji do tego. No, we mnie ono zostaje otwarte, nie? Że, że rozumiem, że to jest ciekawość i ta ciekawość się wiesz, rozwija i zatacza. Dobra. Coraz to dam Ci szersze kręgi, natomiast wiesz, i ta determinacja, i ta wytrwałość, które towarzyszą tej ciekawości. Wciąż nie wiem, skąd się biorę. Nie? Że... No to daję ci przykład. Żeby po... Na razie to był ruch retro, gdzie niektóre rzeczy mhm. mogłem nazwać co się wydarzyło, a teraz może będzie coś stój teraz, mhm. co nie wiem. Nie wiem, gdzie to zaprowadzi. Na przykład od pewnego czasu znalazłem sobie pomysł. Pomysł jest związany z tym, że jak większość ludzi w pracy czy tam w korporacjach siedzę, a jeżeli siedzisz, to ci strzela kręgosłup w którymś momencie. Więc. Mi strzelił kręgosł, prawda, i musiałem tam zacząć ćwiczyć i tak dalej. I codziennie ćwiczę w domu pół godziny. Dygam uh -huh. regularnie i pozdrawiam tutaj wszystkich z Konstancina, ze Stocera. Dziękuję wam bardzo, pomogliście mi. I codziennie dygam, ale oprócz tego, że dygam, słucham książki. Uh -huh. Namiętnie słucham książki. I ostatnio przesłuchałem Chłaskę i teraz Liberę i zastanawiam się, jak to się stało, że Chłasko zbudował tak magnetyczny świat i nie potrafi odpowiedzieć? Nie potrafi odpowiedzieć przy pomocy jakich sposobów on skonstruował tak ciekawą rzeczywistość, tak esencjonalną? I to będzie dla mnie zadanie na następny czas, tak? To znaczy? To nie znaczy, że ja pójdę studiować polonistykę. Prawda? Nie, ale to jest dla mnie już temat, coś, co mnie po prostu nakręciło. No I będę tego szukał, a może znajdę potem zastosowanie tego na przykład nie wiem, w wystąpieniach, w storytellingu, jakkolwiek, nie wiem. Ale otworzyły się jakieś drzwi, pojawił się jakiś pejzaż, który mnie zachwycił, ale go nie rozumiem. Nie potrafię tego zwerbalizować. Trzeba będzie odrobić lekcję. Przez ostatnie 15 minut odmieniamy przez wszystkie przypadki słowo ciekawość. Zawsze byłeś taki ciekawy? Yy, nie potrafię tego powiedzieć, natomiast yy, wiem, że Lubię bardzo ludzi ciekawych. W tym sensie tak, żeby podać taką ilustrację, byłem u fryzjera. Tam chodzę do takiej pani Małgosi, i ona mi w którymś momencie mówi: A wie pan, Panie Marku, byłam na szkoleniu i tam zapisywałam rzeczy dotyczące coś tam nowych fryzur, i tak dalej. A koleżanki obok się wyśmiewały i mówią, a co ty, Małgosia, tam zapisujesz przecież to, takie głupoty i tak dalej. Ja mówię, a co jest takiego w tym, czego panią tam uczyli? Ona mówi, jak to co? Inny sposób przykładania nożyczek do włosa. Ja sobie pomyślałem, ona to ma. Mhm. W tym sensie tamte cztery są nie, to są nieświadome osoby. To znaczy ja ich teraz nie dyskredytuję, tylko pokazuję, ona to ma. Jest mhm. ciekawa. Inny link. E, jakiś tam czas temu był u nas taki profesor z... Z Tel Joram Bartal, naukowiec mhm. z Izraela, który podczas rozmowy zachwycił mnie podejściem do, chodziliśmy po parku, do drzew. On się zachwyca drzewami i mi zaczął o tym mówić. Lub inny przykład. Mam sąsiada, który jest, który jest notariuszem i on na przykład ma w zwyczaju, że jak wyjeżdżają gdzieś w jakąś trasę ze znajomymi, wcześniej czytają książki, na przykład jakieś Pisarz był w tym miejscu, odrabiają sobie lektury, i potem jeżdżą w te miejsca i szukają tych wrażeń, które znajdowali w literaturze. To jest znowu człowiek, który kieruje się ciekawością. I ja takich ludzi rzeczywiście bardzo lubię. Czy ja byłem od początku ciekawy, nie wiem. Na pewno wiem, że miałem straszne problemy w szkole, w tym sensie, że pamiętam siebie. Jak na przykład przychodziło do czytania, kończyłem czytać jedną stronę i nie pamiętałem, co było na początku. To pamiętam. Natomiast z takich rzeczy, które mnie interesowały, no to pamiętam, jak rodzice mi kupili to byłem w podstawówce kupili mi to był taki zestaw, gdzie można było z, z takich elementów zrobić albo lunetę, albo mikroskop. I pamiętam, mały chłopaczek na perolowskim osiedlu oglądam przez tą lupę środek jakiegoś kwiatka, i po prostu doznałem zachwytu. Mhm. Albo na przykład oglądałem niedepilowaną nogę muchy, i to było niesamowite. A, ale można powiedzieć, ale to był zwykły chłopaczek z podwórka, mhm. prawda? My robiliśmy wszystko, co robią chłopcy na podwórku. Ale były takie przebłyski, rzeczywiście, które tak jakby ciągnęły mnie w taką stronę no, jakiegoś takiego odkrywania. Mm -hmm. Natomiast to jest ciekawe, ty bo to mówisz yy, w szkole nie było tak różowo. Yy, na studia czym, dostałem tak... się dopiero za trzecim razem. Tak. To, mm -hmm. Tak, rzeczywiście miałem trudności. w. Żeby odnaleźć się w formalnym sposobie edukowania, ze względu na to, że na przykład, chociażby miałem problem z czytaniem, prawda? Do tej pory, jak miałbym przeczytać publicznie tekst, to za zacukam się, ale tego nie zrobię. Natomiast Marek, no, to tak brzmi, wiesz taka opowieść wręcz o edukacyjnym Kopciuszku. I to nie teraz, kiedy tam rozmawiamy sobie w 2021 roku, ale kiedy myśmy się poznawali, ja wtedy byłem na studiach. Ty byłeś po krótko, po studiach, i jednak swoją formacją intelektualną, sprawnością, taką, no, bystrością, imponowałeś nam wszystkim jako studentom, więc ty po prostu. Byłeś guru, nie wiem, czy wiesz, ale za plecami miałeś ksywe złotousty. <noise> Wszyscy chcieli Cię słuchać i, i, i wiesz, no i można powiedzieć Twoja, może wtedy teraz to tak głupio mi powiedzieć, ciężka edukacyjna, mhm. to z tej perspektywy, tak jak to zdyskredytowałeś, tą formalną swoją edukację, to może brzmieć niewiarygodnie, ale Twoja formacja taka intelektualna, Twój potencjał, to w jaki sposób prowadziłeś warsztaty. Ja mówię, kiedy się spotkaliśmy w ruchu studenckim, no to wszyscy mieliśmy wrażenie, a wszyscy byliśmy studentami, bo to było jednak akademickie stowarzyszenie, że jesteś, wiesz, kilka okrążeń przed nami, więc skąd hmm. taki rozdźwięk między. No właśnie, taką sprawnością i uczeniem hmm. całych, wiesz, nie chcę hmm. powiedzieć pokoleń młodych ludzi, bo to brzmi bardzo tak, patetycznie, ale może ten patos jest uzasadniony. A z drugiej strony, takiego, więc z jednej strony, no. Duże sianie w głowy ludzi wokół Ciebie, Twoje sianie, a z drugiej strony dystans do formalnej edukacji. Mhm. Wiesz co, nie, ja tutaj nie, nie kokietuję, dlatego że na przykład jak mhm. rozmawiam z moją żoną, która ona się odnalazła w systemie formalnej edukacji, była bardzo, żeby nie powiedzieć, zawsze przewodniczącą, i, ta, i te wszystkie no, harcerstwo, coś, co dla mnie było zupełnie obce, prawda? I ona na przykład. Teraz jest profesorem, pracuje w Polskiej Akademii Nauk i tak. robi wielką naukową karierę, to tak trzeba dopowiedzieć, że to się nie zatrzymało na poziomie nie, przewodniczącej, ale tak rzeczywiście od samego początku do szczytów formalnej edukacji to jest jej historia. Tak, i na przykład ona mi opowiadała o rzeczach, których ja nie mogłem doświadczyć. To znaczy, że po studiach ktoś wyjeżdża i na przykład jest na stypendium w Oksfordzie, mm -hmm. I ja jej tego zazdroszczę. Ja nie, ja nie byłem w stanie się odnaleźć. Tak jak powiedziałem bardzo długo, na studiach dopiero coś się zaczęło dziać, gdy wszedłem w indywidualne tok studiowania, gdzie już nie musiałem chodzić na przedmioty wszystkie, tylko te, które wybierałem. Ale myślę, że bardzo dużo się zmieniło i to będzie też wątek taki związany z, z, z tematem, który nas tematem przez duże T. Że bardzo dużo się zmieniło w momencie, gdy e, przeżyłem na drugim roku studiów nawrócenie. Mhm. I mogę powiedzieć z pełną świadomością, że na Biblii uczyłem się e, Myślenia, analizy tekstu, sposobu y, formułowania myśli, tego, co to znaczy, na przykład, rozumieć kontekst, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, ten, jak ja wpadłem w ten świat taki chrześcijański, to jednym z elementów, którym mógłbym powiedzieć, to będą takie wyznania barbarzyńcy, prawda? Ja tam odebrałem edukację. Mhm. Ja tam się bardzo wiele rzeczy nauczyłem i potem nawet ta moja taka ścieżka już stricte zawodowa, gdy ze stowarzyszenia studenckiego, o którym ty mówisz, przeszedłem do biznesu i popatrzyłem na przykład w tym czasie, to były lata 90. książki z komunikacji, z, z wystąpień publicznych, to tam wszyscy, od wszystkich na potęgę żynali. To mm -hmm. było straszne, to było strasznie kiepskie. Na ja pamiętam, jak pownosiłem rzeczy, które nauczyłem się w tej rzeczywistości, i okazało się, że jestem bardzo konkurencyjny. Prawda? Nie mi to sądzić, prawda? ale na przykład wiem, że na niektórych uczelniach ta książka z prezentacji publicznej jest jako zestaw lektur do no, tam komunikacji czy prezentacji itd., itd. Więc ja mogę powiedzieć, że jestem takim przykładem człowieka, który odebrał edukację. Dzięki, nie jając w bawełnę, dzięki Chrystusowi. Prawda? Że e, świat, w który wpadłem, on mnie zmusił do myślenia. Albo na przykład pamiętam, jak w czasie studiów już, e, e, akurat dziekan mi dał pozwolenie, żeby w czasie studiów być na takich już studiach podyplomowych, etyczno-socjologicznych i tam było nas trzech. Byłem ja chrześcijanin, był buddysta i był ateista. A, a pani profesor była agnostykiem i to były świetne, rozwijające rozmowy, które zmuszały mnie do tego, żebym cały czas zastanawiał się nie tylko nad sensownością tego, w co wierzę, ale nad takim wymiarem, jakbym to powiedział, epistemologicznym w sensie, czy ja jestem w stanie dowieść wiarygodność tego, czy to że nie muszę wykluczyć myślenia, i tak Że to mnie przymuszało do, do rozwoju. Mhm. Z perspektywy już takiego dużego, długiego, długotrwałego, kilkudziesięcioletniego namysłu te napięcia i ten namysł taki epistemologiczny towarzyszy ci, czy. Wiesz, co kiedyś. To jest takie pytanie o spójność teizmu w Twoich oczach. Pamiętam, że jak na przykład w grupach studenckich organizowano, dajmy na to, jakieś takie spotkania apologetyczne, prawda? I mm -hmm. ktoś tam zapraszał kogoś w nadziei, że tamten coś usłyszy i to go popchnie w stronę przemyślenia swojego poglądu, albo w stronę przyjęcia chrześcijaństwa i tak dalej. Czyli takie siedziałeś wtedy i myślałeś, tak patrząc na tego swojego znajomego, to go przekona, czy nie? I tak uczestniczyłeś jako widz. A ja nagle zdałem sobie sprawę, że ja nie jestem widzem, tylko ja cały czas jestem uczestnikiem takiego spotkania apologetycznego, w tym sensie tematy, które mi są podrzucane w życiu, w sensie ktoś zachorował, czy nie. Prawda? Komuś coś się przydarzyło. I ja teraz muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, a jak mi się to wszystko spina? Czy mi się spina? Czy to się broni, czy się nie broni? Czyli Mogę powiedzieć, że cały czas uczestniczę w tym spotkaniu, ale już nie jako ten tam, mm -hmm. tylko ja. Prawda? I sobie muszę odpowiadać na pytania. No, powiem ci, że tak szybko przeszliśmy, przepłynęliśmy od y, bardzo ogólnych rozmowach, o rozmów mm -hmm. o biznesie do bardzo głębokich, egzystencjalnych pytań i spina się tobie, czy nie? E, to znaczy tak, ja... W którymś momencie zdałem sobie sprawę, że rzeczywistość jest paradoksalna, w sensie hmm, trzeba nauczyć się hmm, spinać rzeczy, które czasami wydają się wykluczające, prawda? Czyli, a w Biblii to bardzo często widać, czyli na przykład prawo i łaska, prawda? I tam jest mnóstwo tych paradoksów. W normalnej rzeczywistości również jest tego masę, i hmm, ja zauważyłem, że Tutaj może podam przykład taki, bo będę się posiłkował. Kierkegaard, czyli człowiek, który był jednym z lepszych filozofów Europy, chrześcijanin, on powiedział, że w sytuacji, gdy ktoś zaczyna zastanawiać się nad rzeczywistością i widzi na przykład. Że ma ogromne ambicje, żeby wiele rzeczy poznać, a widzi mizerność swoich posunięć, to tak naprawdę w którymś momencie tak, masz do wyboru albo rozpacz, prawda? bo nie jesteś w stanie no. tego wszystkiego objąć, albo zamawiasz sobie suchą bułkę i się tniesz, prawda? Albo i tam Kierkegaard zasugerował właśnie po, yy, rozwiązanie związane z humorem, w sensie. Przyglądam się temu wszystkiemu i pojawia się jakaś taka pogodna akceptacja tej sytuacji. I wiesz, i to jest mi bardzo bliskie w tym sensie, że często nie, nie znajduję odpowiedzi, ale mam za dużo rzeczy, które przemawiają za, żebym powiedział: Nie, to się nie trzyma kupy, rezygnuję z tego. Czyli pogodna akceptacja. Tak, pogodna akceptacja rzeczy, które nie rozumiem. Natomiast jest cały bagaż, jakbym to powiedział, pozytywów, mhm. który, jeżeli tutaj mówimy teraz o takim wymiarze, jeżeli miałbym takimi dużymi słowami się posłużyć, na przykład mojej wiary, za dużo tam odnajduję rzeczy związanych z takim, z takim kapitałem, który otrzymałem, w sensie. Pokoju wewnętrznego, w sensie jakiegoś pogodzenia z życiem, w sensie w sensie sensów, które tam odnajduję, prawda? I tego, tego jest tak dużo, i to się utrzymuje u mnie już na przestrzeni prawie 30 lat, prawda? Ale są też elementy takie doskwierające, prawda? I wtedy mogę powiedzieć, to jest to takie za Kierkegaardem takie. Hmm, podejście z lekkim dystansem, humorem, pogodą i widzę te po prostu zmagające się dwie jakieś idee. Nie? Czy to jest taka odpowiedź, którą można by skwitować? No skoro jemu to pomaga, to dobrze? E, nie, nikt nie ma takiego komfortu, żeby tak powiedzieć, dlatego że my wszyscy zostaliśmy wrzuceni w rzeczywistość, która jest... E, w wielu miejscach doskwierająca, i każdy musi znaleźć sobie jakąś odpowiedź. To nie, ma, to, to nie jest tak, że no, no wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak bym powiedział. Mhm. Tak? Jesteśmy w naszym tu i teraz w sensie jakimś tam gospodarczym, społecznym, egzystencjalnym, rodzinnym i tak dalej, i musimy składać sobie odpowiedź na pytanie: dlaczego tak jeździ i co zrobić? Mhm. Strasznie poszliśmy głęboko. Możemy opowiedzieć o czymś lżejszym, na przykład może opowiem Ci, o, to, to będzie z tym pogodnym trochę. Nie pamiętam, w jakim to było filmie, chyba Tarantino, gdzie jeden z bohaterów opowiada drugiemu, mówi słuchaj, Samobójca rzucił się w, w dół z, z takiego wieżowca i leci tak między 20, 25 a 25 piętrem i sam do siebie mówi: Na razie nie jest źle. Więc yy, i takie rzeczy też mi pomagają, prawda? Na razie nie jest źle. Rozumiem. Został tak, jeszcze chwilę chcę zostać przy takim doświadczeniu wiary. Ona jest kwestią intelektualnego namysłu, czy. Doświadczenia i odczuwania. Dla mnie dużym problemem było to, że jak poznałem chrześcijaństwo w takim wymiarze, tak jak mówię, ten, na drugim roku studiów, to, to stanąłem przed pytaniem, czy ja będę musiał wykluczyć myślenie, prawda? I wiedziałem, mhm. że nie mogę tego zrobić. I dla mnie ogromną wartością było. Cały ten wywód, taki, który ty go, oczywiście, że go znasz, czyli ta historyczna wiarygodność chrześcijaństwa, w sensie, że ja jestem w stanie, posługując się myśleniem, dojść do punktu, że ktoś taki w historii był, żył przez ileś tam lat, mam świadectwa historyczne, czyli zeznania naocznych świadków. To zostało w, w, spisane i te dokumenty przeszły do nas. Jest to tak opisane, że inne wydarzenia w historii, żadne wydarzenie z historii nie było tak dobrze opisane z tych czasów, jak to, uh -huh. co się stało z, z Chrystusem. I jeszcze na koniec on zrobił taki numer, że został zabity i zmartwychwstał, coś, co się nie wydarzyło nigdy w historii. Ja musiałem się nad tym zastanowić, prawda? I to ten cały wywód dał mi taką podstawę intelektualną, dlatego że. Nie zakładałem, że mogę w coś wejść, wykluczając myślenie. I to jest pierwsza składowa, a druga składowa to jest związana z całą treścią i sensem tego, który tam odnalazłem. Prawda? Bo ja uważam, że dobry światopogląd ma te, te dwie nogi, prawda? Muszę dowieść prawdziwości i sensowności, bo może być coś na przykład, zakładam pra, prawdziwe, ale nędzne w sensie nie wnosi ci żadnej treści, prawda? Nie wiem, wnosi rozpacz albo. Brak nadziei i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj odnalazłem te dwie rzeczy i to było dla mnie zaskakujące, dlatego że ja siebie pamiętam, to znowu przywołam tego chłopaka z podwórka, który widział niektórych swoich rówieśników, którzy byli religijni. Mhm. Ja nie, może nie powiem, co ja o nich myślałem, prawda? ale to nie była sympatia, prawda? To, było, to nie była sympatia. Ja byłem tak daleko od tego wszystkiego, ale potem nagle zaczęło się coś zmieniać, prawda? I takie było to do, powolne dochodzenie do. z mojej perspektywy. Natomiast wiem, że też. Jakie, no. mm -hmm. jakie poczucie sensu wniosło chrześcijaństwo? Za którym mam wrażenie, że tęskniłeś. Ale to może niesłuszne wrażenie z tego, co mówisz, mm -hmm. ale właśnie jakie poczucie sensu? sensu? Bo wiarygodność, rozumiem, mm -hmm. znam zarzuty. I Za i hmm. przeciw. Natomiast hmm. jaki sens przyniosło? Więc tak, pierwsze takie moje doświadczenie to. Um... Taka nam się zrobiła ta rozmowa filozoficzno-egzystencjalna. No właśnie, tak a Zamierzenie było pojawił, inne. pojawił się Kierkegaard, i potem już poszło. pojawiła się Ona już tama egzystencjalizmu pękła. Ale teraz do słuchaczy. Na razie nie jest źle. Więc. Yy... Co, co mi to dało? Dało mi to tak, że ja byłem człowiekiem, który był szargany strasznym, jakby to powiedzieć, niepokojem egzystencjalnym. To znaczy, potrafię sobie przywołać sytuację, jak się budziłem rano, i nie miałem żadnej, jakby to powiedzieć, motywacji do tego, żeby robić cokolwiek. W sensie, jakaś taka jakaś niezgoda, jakieś rozdarcie, prawda, i ból. I Ale toż? mogę spytać o tak. charakter tego bólu? To był taki ból na zasadzie, świat jest zły, było Auschwitz, jest tyle krzywdy, że nie mogę sobie poradzić z rozmiarem cierpienia, czy na przykład tak, ból, daleko... bo to są różne rodzaje bólu, czy na przykład umrę, niczego nie będzie, a skoro wszystko się skończy, to nic nie ma sensu, bo to są zupełnie mm -hmm. dwa inne rodzaje bólu, podejrzewam, że są jeszcze jakieś inne rodzaje bólu egzystencjalnego, więc które to było takie odczuwanie nieznoś... nieznośności tego świata? Nie było tam za dużo treści takich intelektualnych pod tytułem Auschwitz i tak dalej. Nie, po prostu to było wręcz, ja bym powiedział, odczucie strzewi, gdzie myślałem sobie, musiałbym się teraz posłużyć tutaj brzydkim słowem, prawda, co ja wtedy myślałem o życiu. Prawda? I to było coś takiego bardzo fizjologicznego wręcz. Prawda? Coś, czego nie, nie rozumiałem, i to wszystko ustąpiło w momencie, gdy yy, doświadczyłem no, nowonarodzenia, prawda? Ten, to, co zostało obiecane, mm -hmm. w sensie, że będziesz miał pokój, doświadczyłem tego pokoju, i to mi towarzyszy na przestrzeni, tak jak mówię, iluś tam lat. Czyli to jest takie, jakby to powiedzieć od strony negatywnej na razie zabranie czegoś na miejsce tego pozytywne danie pokoju plus teraz cały jakby to powiedzieć cały kosmos sensów które odnajduje w Biblii w sensie rzeczywistość która nas czeka uh -huh. panorama która była za nami i te przeróżne życiorysy scenariusze które odnajduje na których mogę się uczyć coś co jest niezwykle frapujące więc Zostałem postawiony w takim y, ciekawym świecie. Prawda? Czyli ja mogę powiedzieć tak, tak jak często ludzie, którzy są ateistami, mówią, jestem za bardzo racjonalny, mhm. żeby być chrześcijaninem, to ja mówię, jestem za bardzo racjonalny, żeby być ateistą. Nie chcę teraz nikogo tutaj, tylko chcę tak, pokazać, rozumiem, że, że. Teizm też jest racjonalny. Tak, że ja tutaj znalazłem po prostu ogrom treści, prawda? Mhm. Który którymi cały czas mi podsuwa jakiś sens, coś jest ciekawego, coś mnie nakręca. Czyli, jakbym teraz zrobił taki skręt w stronę Biblii, od trzech miesięcy, to o tym rozmawialiśmy, wertuję 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jest to jest fascynujące. Tekst o zmartwychwstaniu. Tak. I tam tak naprawdę co chwila odkrywam coś ciekawego co mi co mnie inspiruje, prawda? No, a jak sobie radzisz z takim wtedy myśleniem, okej, okay, no to wszystko już się składa w całość, to jest tekst o zmartwychwstaniu, czyli to jest przesunięcie takiego horyzontu rozliczeń ze światem, który jest krzywy i byle jaki, w wieczność. Mhm. Że, nie, czyli że tak chrześcijaństwo sprowadza się do takiej nadziei na lepszy świat kiedyś. A to jest bardzo niebezpieczne, zdaniem tych, którzy odrzucają teistyczny punkt widzenia, już nawet niekoniecznie chrześcijański, ale w ogóle jakikolwiek teistyczny, że odciąga nasze oczy od świata, który jest tu i teraz, i trzeba czynić go lepszym, bardziej sprawiedliwym. Na zasadzie, jak się urodzisz, nie wiem, chłopem pańszczyźnianym albo niewolnikiem, to nie fikaj za głośno, bo religia ma funkcję pocieszenia. Pocieszenia i przeniesienia twojego gniewu w wieczność. Że kiedyś Pan Bóg sprawiedliwie tych niesprawiedliwych w smole, popodgrzewa i w kotłach piekielnych spali, a tych biednych i uciskanych nagrodzi. Ale efekt jest taki, że swoje życie przeżywamy w głodzie, chłodzie, biedzie no bo nie ma w nas siły, bo religia nas upupiła, mhm. oswoiła z tym cierpieniem, z tym bólem i zamiast szukać czy rozwiązań naszych chorób, zajmujemy się wiecznymi pociechami, które są mgliste i odległe. Mhm. Wiesz co, ja nie bardzo się czuję w takim, w takim myśleniu dajmy na to ja, albo tam jacyś ludzie ateiści, czy tam mhm. agnostycy. Tak. Nie, nie bardzo to, nie, nie bardzo to lubię, dlatego że mam za duży wspólny mianownik z tymi wszystkimi ludźmi. Mhm. I to jest dla mnie dużo bardziej ciekawsze i, i lepiej mi się żyje w ogóle. Natomiast jeżeli byśmy przez chwilę mówili o samym poglądzie, nie wiem teraz, mhm. szyję podczas tego spotkania, czy potrafiłbyś wymienić jakąś instytucję albo jakiś ruch, który był zrodzony ze środowiska ateistycznego i stworzyłby szkołę, przytułek. Coś, co pokazuje, co ma rodowód Chrześcijański, co pokazywało, że ci ludzie, którzy, tak jak powiedziałeś, mhm. myśleli o tej przyszłości, oni nie byli wyrywani z tu i teraz, ale oni byli niezmiernie wciągnięci w to, żeby porządkować i jakby to powiedzieć, i zmieniać coś w naszym tu i teraz. I to według mnie to jest. Między innymi dziedzictwa europejskie, tak? w sensie to, co chrześcijaństwo wniosło do Europy. Prawda? I między innymi może dlatego Maria, e, e, siostra Teresa prawda? Uh -huh. jedzie do Indii i buduje tam przytułki i rozwija tego typu styl myślenia, dlatego że tam zgodnie z ich myśleniem nie powstaje coś takiego. Nie wiem, dokładnie, prawda? nie chcę, żeby mnie teraz ktoś mhm. wypunktował. szyję, tutaj mówię, że szyję, ale na pewno chcę pokazać, że można uprawiać eskapizm, ale to nie tylko w chrześcijaństwie. Prawda? Nie tylko w chrześcijaństwie. Można mhm. uciec od swojego tu i teraz. Natomiast jeżeli się patrzy, co udało się zrobić właśnie chrześcijanom, tutaj oczywiście są też negatywne rzeczy. To oni byli zaangażowani w, w to, żeby czynić ziemię lepszą. Mhm. Jesteś ty zaangażowany w to, żeby czynić ziemię lepszą. Wiem, że to jest niezręcznie tak opowiadać, niezręcznie, jak, tak, ale bo, dlatego, w jaki że... sposób o tym myślisz? Bo to jest wyzwanie. Mhm. Powiem ci, że nie, nie, nie mam jakiegoś takiego sposobu że mógłbym tak... Ja to pojmuję w taki sposób, że na przykład jeżeli prowadzę, dajmy na to, warsztaty, gdzie uczę ludzi, jak przemawiać, prawda? Uh -huh. I w którymś momencie pokazuję, jak to robić wyróżniająco. Uh -huh. Prawda? Gdzie po... Jeżeli oni na przykład zastosują tego typu sposoby, będą w stanie, na przykład mówiąc w organizacji, wyjść... Z tych paździerzowych prezentacji, prawda, w oparciu o PowerPoint, który nie ma ani Power, ani Point, oni zaczną mówić w taki sposób, że będą ludzi inspirowali, uczyli, rozwijali, i to jest coś, co mnie w jakiś sposób pociąga, prawda. Natomiast nie jestem w stanie tutaj, Michał, się wykazać takimi rzeczami, że na przykład, nie wiem, pracuję jakoś. Charytatywnie. Czasami robię rzeczy pro bono prawda, ze swojej działki, gdzie na przykład są organizacje pożytku publicznego, gdzie wtedy rzeczywiście uczę tam i nie pobieram za to, jakby to powiedzieć, opłaty. To w taki mm -hmm. sposób staram się angażować. Mm -hmm. yy, to, przepraszam, bo to tak zabrzmiało, jakby, wiesz, takie pytanie było. Rozliczeniowa ona absolutnie nie jest, i ja nie mam co do tego wątpliwości, że wiesz, że, że serio traktujesz swoje chrześcijaństwo też w tym takim wymiarze, czynienia kawałka świata lepszym. Tak. Znasz opowieść Liści dla Tolkiena? Nie. Mhm, Okej, okay, dobra, to nie będę. Ale e, chyba kiedyś mi o niej opowiadałeś mhm. I to jest ładne przesłanie. Tak, tak. Muszę tak. sięgnąć. <laughs> Ale widzisz, ale to na przykład ten przykład, dajmy na to tych, tej grupy całej z, z tego klubu Dziecko i Jorzy prawda, Louis, uh -huh. to, Tolkien. No to właśnie to jest ciekawy przykład ludzi, którzy przesłanie chrześcijańskie pokazali rozmach przesłania chrześcijańskiego poprzez uh -huh. to, że wykorzystali twórczy potencjał, jaki był w nim. I to, co ja na przykład mam często. Jakbyś zabrał ze sobą mikrofon. Proszę. Dobrze. Czę, często mhm. mam taki cichy zarzut do ludzi, którzy z racji swojego zawodu prezentują nam chrześcijaństwo, czyli księża, pastorzy, jacyś liderzy, że temat, jaki jest do opowiedzenia, jest słabo opowiadany. Jest słabo opowiadany. Ja mam takie ulubione słowa. Yy... Marka Cycero kiedyś napisał w liście do Brutusa, mowy, która nie zdumiewa, nie mogę uznać za elokwentną. I to jest mój ulubiony cytat, doprowadzenie do zdumienia odbiorców. I czyli chrześcijaństwo w... dzisiaj nie zdumiewa. W wielu miejscach. Znaczy, jest opowiadane w sposób, który nie zdumiewa. Nie, nie. Nie. A jeżeli na przykład mamy kontakt z, takim, z literaturą, na przykład spod pióra Luisa, czy Tolkiena, to tam jest ten element zdumienia, zaskoczenia, prawda? I tutaj możemy już zrobić przejście w stronę kreatywności, prawda? Gdzie to jest stworzenie pewnego wytworu, który nagle wywołuje we mnie reakcję, nawet bym na to nie wpadł, a potem jest. O właśnie, tak to powinno być zrobione. Czyli pierwszy element to jest element takiego pozytywnego zaskoczenia oryginalnością, a drugi element to jest taki. Nie, ja już teraz chcę być na tym poziomie, prawda? I te dwie składowe przy takich, jakbyśmy zrobili zakręt w stronę kreatywnego myślenia, ocenę, ocenę taka subiektywna ocena wytworu jakiegoś. I tutaj byśmy powiedzieli, jak jest prezentowane teraz. Yy, Chrześcijaństwo, no, ja nie mam takiej perspektywy, jaką Ty masz, prawda? Jako pastor jesteś w wielu miejscach. Ja takiej perspektywy nie mam szerokiej, ale w wielu miejscach, jak widzę, jak to jest robione, to, to chciałbym powiedzieć, można, można robić to lepiej. Mhm. Jest, wiesz, to, to jest takie smutne, bo to taki przyczynek do prostego diagnostycznego badania potrafię sobie wyobrazić. Że wypuścilibyśmy na miasto y, grupę ankieterów z prostym pytaniem: chrześcijaństwo A zdumiewa i pociąga, B odrzuca i odpycha, i C nudzi. I tak chyba boję się, że rzadko byłaby odpowiedź zdumiewa i pociąga, nie? że raczej częściej, częściej niż kiedyś, wcześniej, niż wcześniej, byśmy słyszeli, że albo odrzuca i odstrasza. Albo w najlepszym razie nudzi. Patrz, na przykład te, przyszła mi teraz taka ilustracja. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli, pojechalibyśmy do Barcelony, byśmy zobaczyli dzieła Gaudiego uh -huh. i popatrzylibyśmy Sagrada Familia. E, budowla, która możesz um. ją po prostu oglądać i cały czas jesteś w takim stanie zdumienia, bo nowe elementy cię zachwycają. Prawda? I to jest emanacja jakby to powiedzieć, środka Gaudiego, mhm. a wiemy, skąd Gaudi czerpał, prawda? Czyli tu, tu by można było dać taką dobrą metaforę, w sensie on czerpał z jakiegoś źródła i na ile dał wyraz temu tak? w publiczny mhm. sposób poprzez warsztat, w którym się zajmował, czyli ociosywanie kamyków tak? i zbudowanie czegoś takiego. Mhm. Dlaczego tak jest? To już takie pytanie historiozoficzne albo religioznawcze, dlaczego tak jest, że zamiast zdumiewać i pociąga, nie chcę pytać, dlaczego odstrasza, bo to łatwo wpaść w jakąś taką tanią narrację, której jest dużo dzisiaj w mediach społecznościowych, mhm. ale dlaczego nudzi? Tak żeby nie. Dlaczego wiesz, nie grzebać mhm. w tym, co odstrasza i odpycha, ale. Bo to może być za dużo negatywnych słów, ale dlaczego nudzi. Dlaczego nie zdumiewa. Bo myślę, że nie jest. Przez, przez osoby, które to prezentują, materiał nie, nie został. Tak posłużę się językiem takim technicznym. Materiał nie został. Odkryty, nie został przemyślany. Ktoś nie miał tego efektu wow, wow, zaskoczenia. I potem jedynie ktoś, kto coś takiego ma, może to przenieść dalej. E... Timothy Keller tak diagnozuje, że my zapomnieliśmy, co jest istotą Ewangelii. Mhm. Że kiedy odkryjemy na nowo, e, to zacznie nas fascynować. Ale to jest kwestia odkrycia. To jest nawet nie jest kwestia wzbudzenia w sobie w entuzjazmu. Ale wzbudzenia, ale odkrycia tego, co tak naprawdę jest treścią chrześcijaństwa. To brzmi dziwnie, nie? po dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa, powiedzieć, że musimy na nowo odkryć, co jest treścią tego przesłania. Wiesz, wzór powinniśmy, jakby to powiedzieć, czerpać, jeżeli tutaj jesteśmy w tym obszarze takim chrześcijańskim, to powinniśmy czerpać wzór od, od kogoś, kto go za, założył, czyli od Chrystusa. Jeżeli popatrzymy na jego sposób mówienia. No to jest sposób mówienia, który był zdumiewający. W tym sensie ja pamiętam, jak kiedyś polityka wydała takie cztery tomy. Naj, to były największe mowy, chyba takie pod tytułem Największe mowy w historii. Mhm. Ja pamiętam, że przeglądałem sobie te wszystkie mowy i wybiły mi się cztery. Prawda? Pamiętam, tylko już niestety nie pomnę nazwiska mowa jakiegoś brytyjczyka w parlamencie przeciwko niewolnictwu mhm. była mowa przepraszam za zestawienie gebelsa po klęsce stalingradzkiej i było kazanie na górze mhm. i pod względem jakby to powiedzieć patrząc tylko i wyłącznie od strony technicznej jak to zostało skonstruowane to kazanie na górze było najbardziej najlepiej skonstruowaną mową od strony retorycznej. To był majstersztyk po prostu. Rozpoczęcie od serii paradoksów. Uh -huh. Momentalnie ludzi pociągniesz za sobą. Zakończenie piękną metaforą, kto słucha moich słów, buduje swój dom na skalę. To jest piękna, nośna metafora. I to wszystko, to jest po prostu nie, bez żadnych tam uprzedzeń, albo nastawień, czy ktoś jest religijny, czy nie. To jest wtórne Analizując sam tekst przemówienia, tak bym powiedział tam swoim językiem, to to jest genialnie zrobione. Mhm. Tak? Wyobrażasz sobie takie warsztaty w korporacji, ale nie pojawia się, nie wiem, Winston Churchill, analizowany nie jest Donald Trump czy nawet Goebbels, tylko analiza retoryczna, kazania na górze? Wiesz, co nie, nie wyobrażam sobie, dlatego że. Bo to zawsze wyglądać jak lekcja religii. Dla, wiesz, dla ludzi, którzy. Którzy. Poznają, poznają ciebie w sensie że wiedzą że ty nie jesteś jakimś fanatycznym człowiekiem no to oni są w stanie w coś takiego wejść ja często przywołuję tego typu robię tego typu analogię gdzie na przykład nie wiem analizujemy mowę Jobsa a w którymś momencie przywołuję fragment jakiejś nie wiem na przykład kazania na górze prawda i to mhm. jest do zaakceptowania natomiast powiem Dlaczego generalnie nie jest, nie jest to przyjmowalne? Dlatego, że można mówić, co Budda powiedział, mhm. co powiedział Konfucjusz, prawda? co tam mówi joga prawda, mhm. na ten temat, ale na przykład jeżeli powiesz, co mówi na ten temat chrześcijaństwo, zostajesz momentalnie skasowany. Czyli podam taki przykład. Gdzieś ostatnio prowadziłem warsztaty z grupą takich menadżerów, a dzień wcześniej prowadził te warsztaty człowiek, który uczył jogi. Zapytałem, co on robił. Przez dwie godziny wyjaśniał, skąd zło na świecie. Taki? Tak. I ludzie mówili, to było fajne. I tak, i, tak, I tak pomyślałem sobie, a jeżeli przyszedłby ksiądz albo pastor i na ten temat powiedział, to by było nie do zaakceptowania. I ja tego, tak jak mówię, ja uważam, że ten człowiek też pewnie wiele treści pożytecznych powiedział, prawda? Natomiast to nierównomierne traktowanie jest aż nadto widoczne. Tak. Wiesz co, przepraszam, że się uśmiecham. Nie? Ja tak zastanawiam się, jak dział kadr. Przyjął taki program warsztatów dla swoich pracowników, skąd zło na świecie, dwie godziny warsztatu. Tak. tak. I wiesz, ja nie pomniejszam, że takie rzeczy powinny być wnoszone na przykład przez hr -y, mm -hmm. gdzie tam ludzie. Yy... Problem zła we wszechświecie. <laughs> <laughs> Teodycena no i próby wyjaśnienia. Tak. <laughs> Przepraszam. Um, nie, no to wiesz, no to. Nie no, by była historia. Kiepsko by było z, z przyjęciem takiej oferty, no, natomiast no to ja odpowiadam na, to na twoje sektorze, pytanie. Ja, ja już nie chcę żartu rozwijać, że to może w sektorze publicznym było. No tam myślę, że teraz to można by było wchodzić z takimi tematami. Tak, to... No. <laughs> no dobra, ale to tak przejdźmy płynnie do storytellingu, bo tak narysowałeś nam Mm -hmm. Jezus to pierwszy storyteller? Nie potrafię powiedzieć, czy pierwszy, ale mogę powiedzieć, że bardzo wyróżniający i na przykład z tych takich mów, które czytałem, to jeden z lepszych. Na pewno jeden z lepszych. Ja tutaj wiesz, to, to, to... Ja tylko tak wyjaśnię. Storyteller to opowiadacz historię. Tak. W takim największym skrócie storytelling, bo będzie się pojawiało to sformułowanie, to sposób mówienia oparty na opowiadaniu historii. Tak. W... Ale to ja tak wyjaśniam, a ty możesz rozwinąć, bo nie wiem, czy, czy dobrze wyjaśniam. Tak, to, to już by mhm. wystarczyło, w sensie, że w swoją prezentację, w swoje wystąpienie albo w swoją rozmowę wplatam małe wątki narracyjne, mhm. I... Yy... I widzisz tutaj na przykład, to, to było to takie nieszczęśliwe zestawienie, gdzie tam powiedziałem o tym Gebelsie. Uh -huh. Ale tu możemy zobaczyć przykład człowieka. Oczywiście no, tutaj każdy wie, kim był ten człowiek, i tu nie potrzebujemy komentować tego. Ja tylko chcę uh -huh. na potrzeby tego spotkania powiedzieć, że no, ja podzielam opinię, jakim, ten był, jakim on był człowiekiem. Ale jeżeli popatrzymy, jak podchodził do warsztatu związanego z wystąpieniami. To, że ten facet podczas swojego wystąpienia godzinnego tracił do dwóch kilogramów, to widać pasję i wiarę w to, że to tego typu forma kontaktu z większą grupą ludzi ma sens. Ten jego sposób przygotowania, gdzie siadała cała rodzina, on to odczytywał, te wchodzenie, jakby to powiedzieć, w poszczególne fazy. Tutaj widzę człowieka, który. Wiedział jak to robić, i tutaj przepraszam, tylko tyle o nim mówimy, natomiast ja pokazuję, że tego typu forma została zapomniana. W tym sensie, że prezentacja, jeżeli teraz wrócimy do tego mojego takiego środowiska, w którym się najczęściej poruszam, czyli środowiska takiego biznesowego, korporacyjnego, prezentacja została zdominowana przez pewną technologię, i w tym momencie. Człowiek został sprowadzony do odtwarzaczy slajdów. Ja pamiętam, jak kiedyś na, dla takiej dużej korporacji IT robiliśmy konferencję, i w którymś momencie był człowiek, który występował, wyszedł na środek, wyświetlił się slajd, i on próbował znaleźć miejsce dla siebie, i cały czas wchodził w pole slajdu, i nagle. Znalazł się poza sceną. Ja sobie pomyślałam, to jest bardzo symboliczne, to co teraz widzę. Mhm. Tak? Że człowiek został wyrugowany. Natomiast przez storytelling, człowiek jest ustawiony w centrum, i się okazuje, że on versus dane, yy, wyniki, analiza jest bardzo konkurencyjnym, byśmy powiedzieli, motywem. W sensie on jako mówi w sposób interesujący. History, które opowiada o czymś tam. I ja często mówię, że w zasadzie o każdym produkcie, usłudze, idei, jeżeli ona jest zrobiona dla ludzi, przez ludzi, to zawsze tam można znaleźć wątek storytellingowy. Dlaczego tak lubimy słuchać historii? Po pierwsze, dlatego że historia angażuje nas. To znaczy. Jeżeli byśmy popatrzyli tak na zwykłe spotkanie w korporacji, gdzie ktoś, ktoś ma prezentację, i byśmy zadali sobie pytanie, dlaczego ludzie po takiej pół godzinie albo godzinie wychodzą tak zmęczeni, że muszą, przepraszam, za sformułowanie, zeżreć dwa sneakersy, żeby się doprowadzić do jak, wyrównać, jakby to powiedzieć, taki bilans energetyczny, albo pójść i zapalić papierosa. Dlaczego to się z nimi dzieje? No to odpowiedź będzie taka, że oni słuchają czyjegoś wystąpienia, i w tym momencie, w normalnej sytuacji w domu, to co oni by zrobili, oglądaliby program telewizyjny, wzięliby pilota i by przestawili kanał. A tutaj nie mogą przestawić kanału A. B. Muszą uruchomić procesy hamowania swoich reakcji naturalnych. C. Wiedzą, że są obserwowani. Potakują i się uśmiechają. Wykonuje się ogromna robota. A w środku jest walka. Tak. I oni potem sponiewierani, wychodzą z takiego spotkania i się muszą doprowadzić do użytku. A ja pokazuję, że to miejsce, jakim jest forum, to jest miejsce, jakby to powiedzieć, bardzo twórcze i tu to jest miejsce wpływu. W sensie, że my możemy tutaj bardzo dużo zrobić. Nie tylko, że oni nie będą zmasakrowani, ale że wyjdą zainspirowani z nową wiedzą. Tutaj wracam znowu do tego Marka Cicero. Zdu pojawia się zdumienie, prawda? Mhm. A jakbym na przykład sobie włożył ten efekt, taki popularny efekt psychologiczny czy marketingowy, efekt wow, czyli takie dwie składowe efekt wow, to jest pierwsza składowa to jest odkrycie, zrozumienie czegoś, a drugie towarzyszące temu pozytywne emocje. To nagle ja zaczynam tak mówić i coś się z ludźmi zaczyna dziać. Innymi słowy, środowisko zostało przeorane przez 25 lat, i teraz odkrywamy na nowo stary sposób, bo tak naprawdę storytelling to nie jest coś nowego to jest technika, która towarzyszyła ludzkości od prapoczątków. Ja tutaj podaję taką... Nie już... masz wrażenia, że to jest takie archaiczne? Nie. Że słuchamy opowieści zamiast słuchać danych? E, nie, nie mam. Dlatego, że na przykład jeżeli byś popatrzył na y, absolutnie miejsce, które jest miejscem, jakby to powiedzieć, na którym się wszyscy chcą wzorować, czyli mhm. TED, mhm. czyli wystąpienia, gdzie ludzie wychodzą i przez... 10-15 minut na forum i potem jest to odświetlanie jest idzie to w miliony to ten który był zakładany z taką intencją czy te technologia design jeszcze ten trzeci element tam nagle wszedł człowiek i zdominował wszystko swoimi historiami i nagle się okazuje że jesteśmy jakby to powiedzieć w centrum wszystkich centrów czyli jesteśmy na przykład w Kalifornii gdzie jakby to powiedzieć powstają technologie, które zdominują i dominują świat, prawda, cały czas, prawda? Mhm. I tam opowiada się historię. Mhm. Tam kluczowym elementem w prezentacjach jest story. Ja tak pytam, wiesz, troszkę będąc adwokatem diabła, bo to tak sprawia wrażenie, jakbyś musiał mnie przekonywać do tego, ale nie spotykasz się w swojej praktyce, że panie Marku, te opowieści, opowieści, bo to chyba nawet lepiej powiedzieć opowieści niż historia, albo narracje. To fajne, ale twarde dane to twarde dane. Spotykasz się z takim zastrzeżeniem, czy nie? Podam ci z takim przykład. Z zastrzeżeniem. A ty samocześnij. Mhm. Pamiętam, kiedyś przygotowywałem jednego z dyrektorów PKOBP. Mhm. On miał opowiedzieć o wynikach finansowych banku, prawda? No i zaczynamy takie spotkanie doradcze. On mówi: No, chciałbym powiedzieć tutaj o takim naszym wyniku. I podał jakąś kwotę. Ja pytam. A co to powie pana słuchaczu? On mówi, no rzeczywiście niewiele. Ja mówię, no to dobrze, to zaj... popatrzmy na to z innej perspektywy, do czego można to porównać? On ja mówi, no wie pan co, no to, to tak jakby jakbyśmy przez 6 miesięcy zrobili m bank, BZWBK i jeszcze wymienił jeden bank. Ja mówię, bingo! Wychodzi pan na środek i Pan mówi, wiecie, ludzie z PKOBP przez pierwsze 6 miesięcy zakasali rękawy i wiecie, co zrobili? Zrobili przez te pół roku. Postawili M Bank bez i tam Bank Ochrony Środowiska. Przez 6 miesięcy to zrobili. A wiecie, co się stało w następne 6 miesięcy? I znowu zrobiliśmy ten sam manewr. Mhm. Czyli e, w tym momencie ja pokazuję, że można tą samą treść powiedzieć w inny sposób, i będzie inny efekt. Mhm. Czyli takie tego typu zastrzeżenia się pojawiają. Ja wtedy nie silę się za bardzo na argumentację, tylko podaję przykłady. Opowiadasz story. Tak. Tak, czyli raczej chcę ludziom pokazywać to na przykładzie, i mówię, zwłaszcie sami. Mhm. Zwłaszcie sami, jak to działa. Tak? I ludzie mówią, nawet sobie nie zdawałem sprawy, bo do tej pory było to robione tylko w taki sposób. No to, że to działa, to bez wątpienia. To nawet, jak wiesz, rozmawiając, czuję, że siła przekonująca, przekonująca przykładu jest dużo większa niż, e, niż liczb. E, jakie mechanizmy za tym stoją? Czyli gdyby tak odkryć kurtynę i powiedzieć, dlaczego jesteśmy tak podatni na opowieści? Dlaczego tak lubimy słuchać narracji? Mhm. Więc tak, można było powiedzieć, że po, po pierwsze... E, Źrenica, jakbyśmy powiedzieli, jest wszystkim. Tak bym mógł na razie powiedzieć na skróty. W sensie e, kluczową funkcją, którą ja jako mówiący muszę zaktywizować u słuchacza, to jest uwaga. Jeżeli mhm. nie uruchomię tego wewnętrznego oka, prawda, tej źrenicy, ono będzie zamknięte, cały mój przekaz ląduje na zewnątrz. Kropka. Innymi słowy, mowa publiczna to jest ciągłe. Ciągła sprawność uruchamiania i utrzymywania uwagi ludzi. Wąska, mhm. płocha funk funkcja, prawda? Czyli w tym momencie, jeżeli ja wychodzę na forum, no to muszę zastosować to, co prawda, mówił Hitchcock, dobry film, powinien rozpocząć się od trzęsienia ziemi, a potem lekko należy dawkować napięcie. Prawda? Mhm. Czyli ja muszę zaktywizować pierwszą funkcję, uwagę. Prawda? Mhm. Dodatkowo, jeżeli. Zaczynam opowiadać coś w sposób interesujący, uruchamiają się emocje. Czyli mój słuchacz zaczyna coś przeżywać, uruchamia się wyobraźnia, uruchamia się myślenie i wreszcie wola, żeby coś zrobić. Czyli na razie, tak rozkładając technicznie słuchacza, widzę, co ja uzyskuję dzięki, dzięki temu, jak opowiadam historię. Prawda? A co się dzieje, a ja bym powiedział, Podam może przykład, bo to będzie dobra ilustracja. Miał, miałem takie warsztaty dla grupy... to Wyskoczyłem wtedy z takiego swojego świata zawodowego, miałem warsztaty dla super fruit, prawda? a o. potem to się przełożyło na warsztaty dla takiej wyróżniającej grupy dyrektorów szkół. Prawda? Niesamowite rzeczy robią. I jedna pani opowiedziała taką historię, mówi słuchajcie, ja zawsze, jak byłam nauczycielką, to byłam za takim partnerskim rozwijaniem młodych ludzi, i zawsze to była taka demokratyczna atmosfera, my mówiliśmy do siebie po imieniu, i my się nawzajem inspirowaliśmy. I nagle ktoś w samorządzie wpadł na pomysł, że to ma być szkoła integracyjna i musi pojawić się młodzież innego typu. I ta kobieta mówi: Ja zdałam sobie sprawę, że ja nie potrafię do nich mówić. I myślałam sobie, ja nie chcę być w tej szkole, prawda? Ja tutaj się nie odnajduję. I ona mówi, i byłam załamana, i ktoś wpadł na pomysł, żeby wszystkim nauczycielom dać książkę, kaj znów się śmieje. Ona czyli to jest książka o takim dziecku. I ta kobieta mi opowiada, mówi: Przez cały weekend czytałam tą książkę, płakałam i zrozumiałam swoją nową rolę. Aha. Innymi słowy, narracja, w którymś momencie pomogła, i ona weszła w ten świat opowiedziany, tam przyglądała się temu dziecku, przyglądała się dorosłym, odkrywała ten świat, zamknęła książkę i powiedziała: wchodzę w to. Czyli można było powiedzieć, jest taka, jeżeli analizuje się, co się dzieje z ludźmi w trakcie czytania. Bądź oglądania, czyli film, bądź słuchania narracji, no to mówi się, nie pamiętam, który to badacz użył takiej metafory: mówi o metaforze podróżnika, że człowiek wchodząc w jakąś narrację, na moment zostawia swoje tu i teraz, wchodzi w tą historię, tutaj mu się otwiera bardziej głowa, przygląda się rzeczywistości, którą ktoś stworzył. Zmienia się jego pogląd, i potem wraca do życia nieco przemieniony. I jeżeli my dysponujemy taką możliwością, w sensie, mam jakąś prezentację i wystąpienie, i mogę coś takiego, nie chcę powiedzieć z ludźmi zrobić, ale dla ludzi zrobić, mhm. czyli podarować im zachwyt, inspirację, nowe doświadczenie, ja mogę coś takiego dla nich zrobić, to w tym momencie za coś takiego się zabieram. W sensie stworzenie, tak jak ta kobieta miała to właśnie to wejście w ten świat te, tej narracji. I potem ona tak. mówiła, i to mi przedstawiło układ współrzędnych, mhm. I to jest między innymi tak działa, działa historia na słuchaczy, czyli na przykład, żeby dać ilustrację. Mamy Luthera Kinga, prawda? Mhm. Który y, zmaga się z, z potwornym naciskiem społeczeństwa i ma przed sobą grupę ludzi, którą chce y, zmobilizować. On pracował wystąpieniami, w sensie on ich przenosił w świat, który może być inny. Oni na moment, słuchając go, opuszczali miejsca, wchodzili w tamtą przestrzeń. Tam, jakby to powiedzieć, widzieli to, odkrywali, nabierali nowych sił jakby czerpali inspirację i potem wracali i w społeczeństwie zaczęli coś robić, żeby zrealizować to, o czym mówiła jego historia. Tak? Mhm. Czyli, czyli... byli na tych czerwonych wzgórzach Georgii. Tak. Tak, czyli on w którymś momencie, to co ty mhm. właśnie czy, czy cytujesz, tą mowę słynną spod tego pomnika Linc Lincolna, prawda? Mhm. Czyli, tak, że mam... I have a dream. Tak. Mam takie marzenie, że na czerwonych wzgórzach Georgii tak, I synowie tak. niewolników i synowie ich panów chwycą się razem za ręce. Tak, usiądą, i tak dobrze pamiętam. Tak, usiądą przy stole braterstwa. Mm -hmm. I on tam potem, to jest, to jest z kolei świetna mowa, gdzie retorycznie to znowu to jest majstersztyk, prawda? gdzie uh -huh. on tam powtarza ten refren i otwiera poszczególne części. Prawda? I, czyli to jest znowu przykład, co można zrobić przez dobrą mowę czy prezentację publiczną. Tak. No z tego co mówisz, wyłania się taki obraz, gdzie świat zmieniają słowa. Czy to są słowa Gebelsa i robią ze świata piekło? Czy są to słowa Martina Luthera Kinga, które czynią świat bardziej znośnym? Czy już jeszcze tak wracając na sam początek naszej rozmowy słowa Jezusa, które zbawiają ten świat, ale tak naprawdę świat zmieniają słowa. Złą lub dobrą stronę. To mi jest bliskie. Ja teraz oglądam, nadrabiając zaległości, oglądam Wikingów na Netflixie mhm. i tam w którymś momencie e, tam jest tak, je, jeden z królów e, z Skandynawii, to chyba Olaf to powiedział. On opowiadał jakąś tam historię i jeden z, e, z tych jego rozmówców mówił, ale to tylko history. To tylko historie. On mówi, tylko i bo tylko to mamy i to ma sens. Mhm. W sensie... E, Historie zmieniają bieg, bieg życia, prawda? W sensie dają nam inny sposób interpretacji rzeczywistości, patrzenia na świat, wnoszą pewną nadzieję, że ja jestem za tym poglądem, prawda? Że to kształtujemy słowami świat. Tylko i aż. Tylko i aż, tak. Wow. Tak, niby to jest niewiele, mhm. prawda? a jednocześnie to jest... Wszystko, co mamy. Tak. tak. Tak czy inaczej chciałeś to spuentować? Bo to tak no wiadomo, ja tak że są za też... tym Olafem poszedłem. To są inne też... Wiadomo, że są też inne sposoby kształtowania czy wpływania na innych ludzi, ale no, jeżeli ja mówię o swojej, jakby to powiedzieć, o swoim warsztacie pracy, to czego uczę, no to uczę tego, tak? Mhm. Ja mam taką fajną ilustrację... Jak kiedyś czytałem, to był czytałem albo oglądałem wywiad z panią Kalicińską, czyli ta taka współczesna autorka yy, polska, niektórzy mówią, że to taka literatura kobieca. I w którymś momencie dziennikarka, która z nią rozmawiała, mówi, proszę panią, ale pani nie dostawała żadnych nagród, prawda? co to z tymi nagrodami, czy ją tak troszkę tak dociskała. I w którymś momencie Kalicińska powiedziała coś świetnego, bo ona powiedziała, wie pani, co. Yy, dla mnie nagrodą są listy od czytelników. I dostałam właśnie taki list od pani, która mi napisała, proszę panią przeczytałam pani książkę, zamknęłam ją i powiedziałam sobie, jadę porozmawiać ze swoją mamą, z którą nie rozmawiałem 10 lat. Tak? Mhm. Ja sobie wtedy pomyślałem, to nieprawdopodobne. Ona weszła w świat narracji, prawda, przyglądała się motywom bohaterów i wyszła stamtąd zmieniona. Wow. Tak? Wiesz, ja analizując tą całą sytuację, sobie pomyślałem, tak biorąc pod uwagę te 10 lat, chociażby tylko punkty w kalendarzu, ile razy ona przez sam kalendarz była konfrontowana z tą sytuacją. Dzień dziecka, dzień matki, święta. Dlaczego nie jadę do matki? Dlaczego do niej nie zadzwonię? Sam kalendarz, tylko jakby to powiedzieć, zmuszał ją, ale się nic nie, nie zmieniało. Nie zmieniało. Lub, na przykład, weźmy pod uwagę taką hipotezę, że ona była wyemancypowaną kobietą z dużej polskiej metropolii i chodziła na coaching albo na terapię. I tam słyszała argumenty natury psychologicznej. Dobrze było, żeby pani to zmieniła. Nie działało. Lub moralnej chodziła gdzieś i ksiądz mówił, powinna pani to zrobić. Nie działało. A co zadziałało? Historia zadziałała. No tak. tak. I dla mnie to jest. Bardzo ciekawe, jak y, można ludziom pomagać przez dobry storytelling. Każdego można nauczyć, albo każdy może się nauczyć takich opowieści. No bo z, z tego, co, y, jeżeli dobrze teraz, popraw mnie, jeżeli coś mylę. Z Super Belframi, napisałeś książkę, gdzie są ich opowieści. Tak, czyli. Napisałeś, wspominałeś jakąś biznesową, gdzie były zebrane. Więc to są takie rzeczy, gdzie się udało zebrać opowieści, które zdumiewają, jak mówił Cycero, mm -hmm. ale no, praktykę masz dużo większą. Czyli są te sytuacje, gdzie zbierasz story, zbierasz opowieści, które warte są publikacji, ale każdego się da nauczyć. Czy może to są, mm -hmm. wiesz, perły, a jest masa wiesz, takiej Twojej ci... pracy, która masz wrażenie, że jest bezowocna i nie każdy w to wchodzi. Powiem Ci o doświadczeniu ludzi podczas warsztatów. Najczęstsze doświadczenie jest takie, że ludzie, jeżeli pokażesz im, jak opowiadać historię, oni wychodzą na środek, wyłaniają jakąś historię ze swojego życia i widzą coś, czego nie widzą w normalnym życiu. To znaczy widzą, że opowiadają przez dwie minuty, i nagle doświadczają sprawstwa, w sensie, mhm. ktoś potakuje, ktoś się śmieje. Ktoś komentuje, ludzie kiwają głowami i oni sami nagle widzą, że jak to robią, to, to jest przeciwne doświadczenie do tego, jak robią zwykłą prezentację. Prawda? A potem, czyli to jest pierwsze ich doświadczenie, a drugie doświadczenie, jak zaczynają to robić w życiu, to znaczy jak zaczynają sprzedawać przy pomocy historii, albo jak zaczynają mówić do swoich zespołów, albo komunikować w biznesie, o idea fix organizacji, albo nasze wartości i tak dalej, widzą zmianę. Podam taki fajny przykład. Przygotowywałem taką panią dyrektor duży bank, ona była odpowiedzialna za zrobienie transformacji w tym banku. No i tam kolejne spotkanie, przygotowanie do, do wystąpienia, więc ja mówię, wie Państwo, a może by Pani w trakcie swojego wystąpienia wplotła historię swojej zmiany zawodowej. Ona mówi, no to dobrze. No i tak się ochoczo zabrała za pracę. Przygotowaliśmy historię. Po dwóch tygodniach się pojawiam, żeby zapytać, jak poszło, tam, tam wysłuchać i tak dalej, więc pytam, jak poszło. Ona mówi, no wie pan co, troszkę się obawiałam, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam, pomyślałem, jak oni na to zareagują, ale przyszła mi taka myśl, je, nigdy nie próbowałam, spróbuję. No ja mówię, no i jak było? Ona mówi... Już pan opowiem. wychodzę na środek i zaczynam. Wiecie, opowiem wam, nie wejdę w temat, opowiem wam historię o mojej dużej zmianie w karierze zawodowej, która mnie bardzo dużo kosztowała. I mówi mi i nagle 150 głów się podniosło. Ja mówię: o, fajne, co jeszcze? A ona mówi druga moja obserwacja, słuchali z narastającym zainteresowaniem. Trzecia, po moim wystąpieniu przyszła pani, miała łzy w oczach i powiedziała: dziękuję, że to pani powiedziała. Mówi, nie, nie kupuję tego, chciała się podlizać. Ona mówi, nie. Nawet jej nie znam, była z innego zespołu. Ja pytam, co jeszcze? Ona mówi, po 40 minutach wróciłam do centrali, bo to było gdzieś, to spotkanie było na zewnątrz. Wróciłam do centrali, mija mnie dziewczyna z mojego zespołu i mówi. Ona nie, uczestniczy, nie uczestniczyła w tym spotkaniu, mówi, wiem, o czym mówiłaś. Ja teraz pytam, proszę panią, czy pani miała kiedykolwiek. Tego typu doświadczenie. Rozmawiałem z kobietą, która w biznesie pracuje około 30 lat na najwyższych stanowiskach. Ona mówi: Nigdy. Mhm. Więc jeżeli pytasz, Michał, jak to jest z tym, jak ludzie zaczynają stosować story, no to to jest bardzo fajnie. Oczywiście oni muszą się potem uczyć, jak te historie układać, żeby było coraz lepiej. Ale na początku już intuicyjnie wyczuwają, że w tym jest ogromny potencjał, tak? Mm -hmm. I, I to jest, wiesz, w przeróżnych mógłbym dawać ilustracje z przeróżnych światów, bo tak jak y, wspomniałeś, chociażby o superbelfrach, prawda? Czyli to mm -hmm. są ludzie, którzy cały czas komunikują, prawda? Pamiętam, jak jedna z uczestniczek powiedziała, wiesz co, ja. Nauczyłam się mówienia dopiero gdy zaczęłam prowadzić. Uczyłam się jako na trenera. Uh -huh. To mi mówiła kobieta, która dydaktykę uh -huh. dydaktyki uczyła się przez całe studia. Potem zgodnie z jakimiś tam regułami dydaktycznymi prowadziła lekcje, ale ona zrozumiała to dopiero w innej sytuacji. I takich, wiesz, no takich Na przykład pamiętam kiedyś taki warsztat, gdzie wyszedł, przyszedł facet i mówi. A wiesz, że ja dawniej na uczelni wykładałem retorykę? Ale nie wiedziałem, że tak można. I to było ciekawe dla mnie, że pewien potencjał został uwięziony w konceptach teoretycznych i dopiero on musiał zobaczyć to, jak to się robi w praktyce, i dopiero mu kliknęło. Dla mnie to była bardzo ciekawa informacja, gdy on powiedział: Ja uczyłem retoryki. Mhm. Ale. Nie, nie, nie wiedziałem, że tak można. Tak więc. Yy, więc wiesz, takie kursowanie też między światem opracowań teoretycznych, prawda? Czyli na przykład, yy, nie wiem, przeskoczylibyśmy na moment do świata starożytnego, gdzie retoryka była na dużo wyższym poziomie niż obecnie. Mhm. Teraz to jest nędza. prawda? Oni naprawdę byli wtedy, jeżeli byś popatrzył na podręcznik retoryczny. Z czasów greckich czy rzymskich, i podręczniki te do Empiku teraz, to, to, jest, to jest żenujące. Mm -hmm. To jest po prostu żenujące. Oni byli lepiej w tym rozwinięci, prawda? Czyli my musimy uczyć się kursowania, idę słucham teda, co tam napisał w którymś momencie omówcy Cycero, prawda? Potem sobie sięgnę do, dajmy na to, literatury, z psychologicznej od strony komunikacyjnej i mi się poszerza perspektywa. To jest ciekawe, co mówisz, bo ciekawe jest to, co, co użyłeś jako poczucie sprawstwa. Że mówienie daje poczucie sprawstwa, tak jak tej pani, że ona nagle zauważyła, że zaczyna mówić i 150. Osób odrywa się od takich zwyczajowych zajęć, kiedy jesteśmy na biznesowych spotkaniach, czyli zajmujemy się telefonem, odpisywaniem na maile, i te głowy podniosły się w jej stronę, żeby zacząć słuchać i to już jest zaskakujące. Starożytni, no rzeczywiście, nie? jeżeli my dzisiaj szukamy poczucia sprawstwa w swoim życiu, to studiujemy modne kierunki, bo one mamy wrażenie, że pozwalają nam robić coś, co ma znaczenie, a starożytni studiowali retorykę, żeby, żeby tak. mieć to poczucie sprawstwa. Ja nagrywałem podcast z Marcinem Perfuńskim, Supertata, który prowadzi taki kanał, Supertata TV. Chociaż tam jest dopowiedziany, jestem słabym tatą, który stara się być super. Ale też właśnie to, co Marcin powiedział, ja swoim dzieciom chcę dać poczucie sprawstwa. I mówił o tym, jak wychowywanie dzieci pomaga dać. Właśnie to poczucie sprawstwa, że mam na coś wpływ. A ja sobie myślę, że nas może ktoś słuchać i myśleć, wow, czyli to mówienie. W określony sposób może dać mi poczucie sprawstwa. Może nie każdy z tych, którzy nas słuchają, jest od razu z takim poczuciem misji jak Martin Luther King, mhm. ale w innych miejscach chcemy mieć to poczucie sprawstwa. Od czego zacząć? Teraz jakbyś tak sobie rozumiesz, bo rozmawiamy już prawie dwie godziny i ktoś sobie myśli, okej, okay, za chwilę to się skończy, no bo ile może trwać taka podcastowa rozmowa, ale. Co dalej? Jaki jest mój następny krok? Jeżeli widzę, że rzeczywiście słowa kształtują rzeczywistość wokół nas, to w każdym miejscu. To ja mogę być rodzicem na zebraniu moich dzieci i mieć to pragnienie, co jakiś czas znajdujemy się w takiej sytuacji. Chcę zabrać głos na tym zebraniu w sposób, który poprawi sytuację jakiegoś dziecka w klasie mojego, mojej córki, mojego syna. Nie? Sprawa wydaje mi się dość ważna na tyle, żeby zainterweniować, ale chcę zainterweniować skutecznie. Okay. A ktoś inny może myśleć, że chce nie wiem, zwiększyć sprzedaż albo powodzenie swojego biznesu, ale w każdej z tych przestrzeni jest ta potrzeba. Chcę, żeby rzeczy, które wynikają nie wiem, z najgłębszych moich pragnień albo z wartości, którymi kieruję się w życiu, wpłynęły troszkę na innych czy to na moich sąsiadów na Klatce Schodowej, czy na sytuację w klasie mojego dziecka, czy gdziekolwiek indziej jak to poczucie sprawstwa rozwinąć A więc tak. Yy... Tylko wrócę do tego sprawczości, to, to jest. Ja, ja często to ilustruję w taki sposób. Jeżeli na przykład mam spotkanie z grupą, prawda, i na przykład mam 20 minut jakieś wystąpienie dla nich, i bym sobie ich umieścił na osi, są nastawieni na nie, są nastawieni na tak, i moja grupa gdzieś jest tutaj w okolicach nie. Prawda. Uh -huh. Jeżeli ja przez 20 minut nie przesunę ich. Chociażby troszeczkę w stronę tak, to ja sam dla siebie mówię: mhm. Nie wykonałem roboty, nie byłem sprawczy, lub, posiłkując się, pewnie to znasz wzór na pracę, siła mhm. razy przesunięcie jeżeli nie było przesunięcia, nie było pracy. Mhm. Nie wykonałem pracy. Może włożyłem siłę, ale nie wykonałem pracy. I widzisz, ja traktuję to bardzo narzędziowo w tym sensie, że Muszę nauczyć się to robić w kontakcie z większą, mniejszą grupą ludzi, bo to jest moje narzędzie pracy. I teraz od czego zacząć? Zacząć od tego, że zaczynam na przykład zbierać sobie jakieś ciekawe historie i uczę się je opowiadać w przeróżnych miejscach. To znaczy, nie czekam na miejsce, gdzie będę mówił do 200 osób, ale na przykład rozmawiam z znajomymi i opowiadam tę historię. I patrzę, jak to działa. I myślę sobie, a jakby można było ją troszkę przestawić. I się uh -huh. tego uczę w przeróżnych, jakby to powiedzieć, miejscach, ale też korzystam z podpowiedzi, na przykład oglądam Teda, prawda? albo na przykład czytam jakąś książkę, prawda? gdzie ktoś mi podpowiada, jak układać sobie tę historie I tutaj też, no nie chciałbym być posądzony o lokowanie produktu teraz, prawda ale to odwołam się do takiej ilustracji bo ja mam świeżo w pamięci e, gdzieś oglądałem w, w necie pojawiła się taka dziewczyna bardzo ładna twarz i było hasło opowiem ci historię więc zapomniałem o coś dla mnie mhm. kliknąłem i ona zaczęła mówić dawno dawno temu a ja wtedy kliknąłem stop i mówię sam do siebie niedawno dawno temu w ostatni wtorek o 14:00 mhm. Historia karmi się szczegółem. Dokładnie tak. dokładnie tak. Ona czuła, jak budować historię, ale jeszcze nie wiedziała dokładnie jak. Prawda? Ona już wiedziała, że coś trzeba, prawda? ale poszła w stronę bajkową. Ludzie od razu, przynajmniej w biznesie, powiedzą: To pani już dziękujemy. Nie powiedzą tego wprost, oni się wyłączą. Prawda? Natomiast jeżeli ja powiem, w ostatni wtorek o 14 przyszedł szef, wiecie. Widać było, że jest wściekły. Ja już ich mam. Ja pracuję z młodymi ludźmi, którzy mają ważny message, ważne przesłanie yy, i przygotowują kazania. Mm -hmm. I teraz, jak będą oglądali ten podcast, a często właśnie zamieniam, dawno, dawno temu, na wtorek o 17, gdy wychodziłem z domu, yy, będą mówili, a, to już wiemy, od kogo się Michał tego nauczył. Ciągle nam powtarza, historia karmi się szczegółem, Także." zdemaskowane są źródła tych właśnie ważnych, ważnych korekt. Ale wiesz na przykład A to my... ciebie się nauczyłem. Dicu... Historia karmi się szczegółem. Dicu... Powtarzam Dicu... dzielnie. To fajnie. Ja a propos takiego demaskowania, to ja często podczas warsztatów po pewnym czasie zaczynam demaskować wszystko. To znaczy mm -hmm. mówię, że so właśnie wtedy powiedziałem to i to. A wtedy powiedziałem to i to, a wtedy powiedziałem to i to, żeby pokazać ludziom, że to nie jest tak, że ktoś się z tym rodzi, ale to jest warsztat, prawda? Tak. Starożytni mówili, sztuką jest ukrycie sztuki. W tym sensie, uh -huh. że to już musi mi wejść tak w moje DNA, że się stanie fragmentem mnie. Prawda? Że ja opowiadam i mówię, słuchaj, no to ostatnio w oręczu ktoś powiedział, prawda? Uh -huh. I to będzie naturalne, ale ja już wiem, że powinienem. Posługiwać się historiami. Mm -hmm. Powiedziałeś, że nie chcesz lokować produktu, to ja polokuję produkt. Nie będę cię zatrzymywał. Mój. <laughs> I <laughs> to jest właśnie Ale... fajny moment, gdzie jest. Będzie coś, suspens. Że coś się Spo... za, zadziało takiego, jakby to powiedzieć, nieprzewidywalnego. I to jest dobry element historii. Suspens musi być. Więc chciałbym podziękować wszystkim, którzy są. Patronami na patronajcie tego, co robię w internecie, i właśnie pomagają realizować mi takie rozmowy. Czy to wyposaża, wyposażając nasz sprzęt, który mam nadzieję, że się Tobie podoba. Podoba i dziękuję. Czy właśnie pozwalając mi tak przyjeżdżać z całym tym studiem w różne miejsca, żeby odbyć takie ciekawe rozmowy. Więc tak jak powiedziałem, polokuję mój produkt z suspensem, bo chciałbym Ciebie poprosić o trzy takie książki, sześć atutów storytellingu. Z podpisem, dla naszy, które będę mógł wylosować wśród patronów, którzy wspierają ten kanał. Jeśli pozwolisz. Suspense jest podwójny, bo nie ustalał tego ze mną. Nie. I teraz co ja mam zrobić? Więc, także ja powiedziałem, że lokuję Jasne. mój produkt, ale tak naprawdę chcę Jasne. przedstawić Twoją książkę i powiedzieć, że jeżeli pozwolisz, to z Twoim autografem trzy takie książki chciałbym roz... Duża przyjemność. rozlosować wśród patronów. Tydzień od emisji tego odcinka na grupie dla patronów, mam taką grupę, na której jestem razem z patronami, rozlosuję, a tydzień po odcinku po tym, że jeżeli ktoś z Was rzeczywiście chce wspierać to, co robię, dołączając do Patronite'u, to jeżeli zrobicie to przez tydzień od emisji odcinka, to też będziecie weźmiecie udział w losowaniu. Książka jest cenna sama w sobie i warto jej poszukać czy na stronach Empiku, czy na, u Ciebie. Na, na stronie firmy, którą prowadzisz, żeby ją znaleźć, sześć atutów storytellingu, a będzie o tyle cenniejsza, że z autografem autora. Z przyjemnością się dołożę do tej inicjatywy. Także takie lokowanie produktu. Dzięki Marku, bardzo dziękuję bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. To było wszystko cenne, chociaż zaskakujące. Myślę, że zwłaszcza tej w środkowej części, tak głęboko mi egzystencjalno-teologicznych mi wątków chyba się nie spodziewałem. Miło mi. Dzięki. Dziękuję. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.